nie mogłoby być konferencji bez tematu AI. Chyba w 2023 roku wszystkie się od tego zaczynają. My tym kończymy, ale jestem przekonany, że taka wisienka na torcie na koniec tego dnia będzie akurat. Mam prośbę na początek, bo wiecie, jak to jest z ekspertami, wszyscy są ekspertami od LinkedIna, potem od AI i tego, za chwilę kolejny temat i tak dalej. Opowiedzcie proszę, zrobicie to najlepiej o sobie pokrótce, co robicie w kontekście sztucznej inteligencji i czym się na co dzień zajmujecie. Maciej, jeżeli moglibyśmy, zacznijmy od ciebie, proszę. Jasne. Hejka. To ja, jak miałbym jednym słowem siebie podsumować, to spamer. Chyba wszystkich spamuję w kontekście LinkedIna od dobrego pół roku codziennie, nawet kilka razy dziennie wiadomościami w zakresie Generative AI. Generalnie od wielu, wielu miesięcy szkole w tej tematyce, szkole z narzędzi, które sam używam personalnie na co dzień, które wdrażam u moich klientów, prowadzę szkolenia i konsulting w tematyce AI, Generative AI i szeroko pojętej produktywności. Jeśli chodzi o konsultingi, to najczęściej C-levelem, właścicielami firm w kontekście takim, aby zaoszczędzić im czas, czyli mówiąc krótko, jak gdzieś tam pracować wydajniej, chociaż ten AI często jest takim entrée, takim wstępem, niekoniecznie celem samym w sobie, bo często on nie jest potrzebny w kontekście takiej codziennej produktywności. No i oprócz tego mam ogromną przyjemność pracować z chłopakami w Mobitouchu, gdzie też pomalutku zajmujemy się no-code automation w firmach. Także tu też pozdrawiam serdecznie cały zespół. To ja też pozdrawiam Sławka z Mobitouch. Serdeczne dzięki, Maciej. Tomek, odbijam piłeczkę do ciebie. Jakbyś mógł opowiedzieć, co ty robisz w tym AI-u i czym się zajmujesz? Jasne. Ja właśnie od ponad 20 lat działam w branży kreatywnej, prowadząc agencję kreatywną i employer brandingową. I sam też wykładam na uczelni, na studiach podyplomowych. Między innymi taki przedmiot rozwijanie kreatywności, czasem też daję firmom te szkolenia i przez wiele lat miałem wpisane w tym opisie w rozwijaniu kreatywności. Ucz się jak rozwijać kreatywności, bo to będzie ostatnia cecha, jaką sztuczna inteligencja w ogóle posiądzie. Nie? Przez wiele lat miałem to w opisie tego mojego programu. Nie? Po czym półtora roku temu właśnie czytałem taki jeden artykuł, który pamiętam do dziś i on tytuł miał taki, że wszyscy myśleli, że sztuczna inteligencja, że kreatywność będzie ostatnim bastionem, jaki upadnie pod sztuczną inteligencją. Okazuje się, że upada jako pierwszy. Nie? W sensie to było, ja czytam to było w Ad Age i mówię, co? Jak w sensie, wiecie, moja branża, moja przyszłość i raptem okazuje się, że AI pierwszy to dotyka, więc z racji tego, że to jest mój zawód i tym się zajmuję, no to naturalnie się zainteresowałem i trochę przestraszyłem, co się dzieje, tak? Znaczy zainteresowałem się już 3 lata temu, ale wtedy to jeszcze ta sztuczna inteligencja nie była aż tak rozwinięta, a te półtora roku temu to był taki przełom, kiedy już widzieliśmy, jak obrazy powstają po prompcie i AI naprawdę lepiej radziło sobie z tekstem, więc już można było zobaczyć, że ta przyszłość, jaka będzie ta przyszłość niedługo. No więc stąd właśnie zainteresowałem się tym pewnie jako jeden z pierwszych osób w Polsce w tej branży kreatywnej i dosyć mocno się rozwinęło i razem z zespołem i też właśnie stąd stworzyliśmy między innymi naszą społeczność AI Wizards. Super. Panowie, bardzo dziękuję za przedstawienie i wracając, pozwólcie trochę do tematu AI, czyli chwilowy buzz czy nowe otwarcie. Ja pamiętam, ja jestem marketerem z doświadczenia i pamiętam, jak pracowałem w dość dużej organizacji, w której mieliśmy taki, jakby to powiedzieć, młoteczek z napisem taka transformacja cyfrowa i chodziliśmy po całym rynku i szukaliśmy, który to gwóźdź jeszcze wbić po prostu i do czego tą transformację cyfrową jeszcze można dołożyć i gdzie tutaj coś, co tylko zobaczymy, nazwać OK, trzeba to transformować cyfrowo. A potem nastała technologia blockchain, którą wszędzie każdy startup miał w swoim tytule niemalże oparty o blockchain i dzisiaj jest powered by AI. I pytanie do was, bo z jednej strony możemy poczuć, że to jest naprawdę duże nowe otwarcie, a z drugiej strony o każdej z tych technologii w ten sposób się mówiło. I jak myślicie, jak wy uważacie, czy AI można nazwać chwilowym buzzem, czy to faktycznie jest zupełnie, totalnie nowe otwarcie? Tomek, jakbym mógł ciebie poprosić w pierwszej kolejności. Ja tutaj nie mam w ogóle wątpliwości, że to jest nowe otwarcie. To jest nowe otwarcie na skalę, na większą skalę nawet niż internet, tak? Bo wymieniłeś tutaj kilka tych technologii. Moim zdaniem to będzie coś, jedna z największych rewolucji, jaką doświadczy człowiek i w ogóle początek zupełnie nowej ery. I teraz różnica pomiędzy tymi technologiami, które wymieniłeś wcześniej, a tym, co się obecnie dzieje, to jest to, że właściwie my już widzimy, jak zmieniają się zawody. Nie? W sensie ja już widzę, jak zmieniła się w ogóle cała moja organizacja i stanowiska poszczególne, jak ludzie pracują inaczej na narzędziach i widać już na oczy, no wiesz, no, najlepszym przykładem są te obrazy, które mam z tyłu, tak? Wygenerowane kalendarze nienaturalne, które tworzymy już i produkujemy ze sztuczną inteligencją i to już widać, są kampanie, głosy generowane i ta skala, ten pęd jest nieprawdopodobny we wszystkich obszarach, to dotyka właśnie prawie, że jak taki wirus, nie? Każdy obszar, każdy element. Żeby podać wam jeden przykład, jeszcze dzisiaj rano byłem na ćwiczeniach na fitnessie i jedna z pań powiedziała, że już pisze prompty, ona razem z czatem GPT układa systemy, tutaj plan treningowy, nie? No i to jest myślę najlepszy przykład, tak? Gdzie AI dotyka właściwie każde stanowisko i widać to tak na wyciągnięcie ręki, więc ja nie mam żadnych, a jesteśmy dopiero na początku tej drogi, więc ja nie mam w ogóle wątpliwości, że to jest coś dużo większego. Mhm. Maciej, jak ty uważasz, to minie, czy zostanie z nami na długo? Kurczę, ja ci, Karol, mówiłem, że to niedobrze, że zaprosiłeś mnie i Tomka, bo my tu będziemy do wieczora siedzieć razem, bo my tak czasem, jak sobie gawędzimy, to nie możemy skończyć. Ale słuchajcie, ja z żalem żegnam ostatni dzień z 7. edycji, więc możemy go przeciągnąć i do poniedziałku. Nawiązując do tego, co powiedzieliście, że się wyśpicie, to jeszcze nie mów hop, bo wiesz, bo my tu jesteśmy, ale generalnie podpisuję się pod tym, co Tomek mówił. No tak naprawdę to jest zupełnie inna technologia. Tak? Dlaczego? Bo ona dotyka ciebie, mnie, firmy, ona dotyka człowieka i firmę. I też to, co Tomek mówił, że w ogóle w mojej opinii to jest naturalny kierunek, czyli żeby zacząć od ludzi, bo zauważ, nawet wczoraj na Mobile Trendzie o tym gadaliśmy, że dużo firm zaczyna od tak jakby trzeciego kroku, czyli że chce wdrażać, tak jakby chce być powered by AI czy AI driven company, a ludzie w sumie w firmie nie wiedzą, co to jest AI, nie? Już nie mówię, że nikt tam nie dotykał czata GPT nawet konsumenckiego. No i a tutaj ten kierunek, w którym my najpierw wyedukujemy, powiemy ludziom, co to jest, jak to działa. Nie, żebyśmy się doktoryzowali wszyscy, wiesz, tutaj z data science, totalnie nie o to chodzi, ale żebyśmy wiedzieli, dlaczego, jak to działa, nie? Czy jak to już sobie odhaczymy, mniej więcej wiemy, dotkniemy my personalnie jakichś narzędzi, to wtedy można dotykać to na płaszczyźnie firmy. Natomiast wracając do odpowiedzi na twoje pytanie, absolutnie nie wydaje mi się, żeby to był chwilowy hype, bo no, też tutaj to, co Tomek mówił, no zmienia to w jaki sposób pracujemy. I jak pomyślę sobie o masie firm, z którymi tam człowiek współpracuje, czy robi konsultingi, no to wiesz, to już zmienia sposób pracy. Nie? To nie jest, wiesz, gdzieś tam sposób, którego nie widzisz, nie? W kontekście blockchaina, coś, czego w sumie nie do końca widzisz, nie? W sensie ten produkt w pewnym sensie zostaje ten sam, ale powiedzmy w cudzysłowie backend jest inny, to tutaj ty to widzisz. I kolejna rzecz, uważam, że myśmy nawet jeszcze nie zaczęli tej rewolucji. Nawet, wiesz, no my żyjemy w bańce, tak? Jak ktoś śledzi mnie i Tomka, no to uważa, no my to już w ogóle jesteśmy w bańce bańki, ale prawda jest taka, że tam w cudzysłowie pod strzechami, to tam się to jeszcze nie dzieje, a teraz wyobraźmy sobie, że ci wszyscy ludzie tego dotykają, nie? Że widzą, że ja już sobie sam mogę zaplanować podróż, że mogę sobie sam właśnie tutaj też to, co Tomek mówił w kontekście fitnessu, no to popatrzcie, żeby była jasność, tak? Powiedzmy to jak w amerykańskim filmie, to nie jest porada medyczna, ale jak wrzucę sobie, wiesz, no nawet zdjęcie do GPT-4 Vision, jakieś tam wstępne analizy mam, no nie? Wiadomo, że później człowiek musi to i tak dalej, ale to już jest, możemy my to personalnie dotknąć, więc wydaje mi się, że to zostanie z nami inaczej. To jest nawet nie, że niewłaściwie zadane pytanie, ale nie, że to zostanie z nami na dłużej, to zupełnie zmieni sposób, w jaki pracujemy, a pewnie w długiej perspektywie, chociaż o tym pewnie dzisiaj gadać nie będziemy, bo to temat dość kontrowersyjny i trudny, to koncepcja pracy się pewnie zmieni w długiej perspektywie, bo patrząc po tym, jak błyskawicznie rozwija się, i tu pewnie Tomek może dużo głębiej powiedzieć, szczególnie w kontekście generacji zdjęć, jak w kilka miesięcy Midjourney z takiego sobie do masakry, I to jest no, taki rozwój, to wydaje mi się, że koncepcja pracy też się zmieni. Nie, ale o tym pewnie nie dzisiaj. Jasne, wielkie dzięki. Ja zadałem specjalnie to pytanie w ten sposób, bo nie chciałbym pytać kolejny raz, czy AI zabierze nam pracę. Myślę, że przez ten 1,5 roku już tych prezentacji, wystąpień, paneli dyskusyjnych było kapkę za dużo, ale też przewrotnie, bo faktycznie sam doświadczyłem kilku technologii i wiecie, w samych deklaracjach, w słowach faktycznie każda z nich miała być rewolucją, bo być może nam marketerom za łatwo przychodzi to słowo rewolucja po prostu i te technologie tak nazywaliśmy. Ja sam jestem po tej stronie, która twierdzi, że AI jest dzisiaj faktycznie nowym otwarciem i dopiero gdzieś jesteśmy na początkach tej przygody, ponieważ jako produktowiec dzisiaj w Sharebee sami też integrujemy różne rozwiązania do tego, żeby nasza Maja przez AI też była inteligentnym wsparciem przy pisaniu postów i sobie radziła. Natomiast właśnie to AI dzisiaj chyba powszechnie synonimem AI jest tylko ChatGPT i nie wiem, czy to jest waszym zdaniem dobre dla branży, że to tak spowszechniało generalnie, że to tak szybko zdobyło taki światowy rozgłos i dzisiaj AI rozumie się tylko jako ChatGPT. Mówię o ujęciu takim powszechnym. Czy to jest plus dla rozwoju AI? Jak myślicie, Maciek, powiedz pierwszy, proszę. Znaczy tak, no też musimy wiedzieć, dlaczego ten AI tak wpadł choć pod część wstrzech, no po prostu dla danych, dlatego był za free, dlatego w tym konkretnym momencie rzeczywistości, no żeby się troszkę ogarnąć i nauczyć na naszych danych, więc no nie ma przypadków, tak? Dlatego każdemu kolejnemu rozwiązaniu, modelowi LLM-u będzie trudniej, bo oni dali to za free i uczyli się na ogromie danych. Natomiast no, w tym pytaniu dostrzegłem taką implikację, z którą się zgodzę, w sensie, że to nie do końca dobrze, że my kojarzymy to tylko z tekstem, bo no hej, tak jakby tekst to jedno, tak? Znaczy inaczej, większości ludzi czat się kojarzy tylko z tekstem, już nawet to, że już nam dali... Sama nazwa czat. Tak, więc no zdecydowanie to nie do końca jest dobre, z jednej strony, no bo przecież mamy wideo, muzykę, wszystko po kolei jak leci, natomiast z drugiej strony, bo trzeba też patrzeć na pro and cons, nie? No w sensie na zagrożenie, no weźmy sobie na tapetę ElevenLabs, fenomenalne, po prostu masakrycznie dobre. I ja tak sobie nieraz myślę, że może to i dobrze, jeszcze wszyscy o tym nie wiedzą, gdyż takie oszustwa na wnuczka to troszkę inaczej by wyglądały, nie? Więc wiesz, no tutaj trzeba to wszystko jakoś tym żonglować, natomiast no zdecydowanie jest to potężne narzędzie, potężny worek i to fajnie, że my to dotykamy. To jest trochę tak jak z Midjourneyem, nie? No tutaj wydaje mi się, że w kontekście Polski, no to Tomek jest taki, to jest gość, nie? W kontekście Midjourneya, więc pewnie Tomek to rozwinie, ale to, co ja zauważam, że my często bardziej bawimy się tym Midjourneyem, tam sobie dotykamy, a myślę, że Tomek może ci też za chwilę potwierdzić, że tam cuda można robić, ja pierniczę, nie że tam obrazki, tylko UX-y, przynajmniej inspiracyjnie, już nie mówię o DALL-E, Stable Diffusion, więc... Czy ideogramie nawet, więc to zależy, bo tak, z jednej strony, jak my jesteśmy agencją, firmą, która sobie wykorzystuje te narzędzia, to dobrze, że reszta o tym nie wie, nie? No patrzmy biznesowo. Natomiast... Marża lubi tajemnicę, tak? Tak, natomiast z drugiej strony no szkoda, że tego nie dotykamy wszyscy, bo jakbyśmy dotykali, bylibyśmy bardziej wydajni, mielibyśmy więcej czasu, jak mielibyśmy więcej czasu, to może byśmy więcej czasu na ludzkie rzeczy poświęcali, nie? Ja tak trochę patrzę na tą sferę, że dla mnie personalnie te wszystkie narzędzia są tylko narzędziami. W sensie nie był samym w sobie. Po to, żebym szybciej zrobił pewne rzeczy, żebym odblokował pewne blokady kreatywne, żebym zrobił rzeczy lepsze jakościowo, tego też uczę moich klientów, kursantów, ale na koniec dnia, żebym miał więcej czasu. Jak ten czas poświęcę, to już kurczę, nie moja sprawa. Ja personalnie chcę, żebym go poświęcać na ludzkie rzeczy, nie? Ale to już wiadomo, każdego wybór. Tomek, jako gość od Midjourney, powiedz, tobie nie przeszkadza trochę to skojarzenie właśnie AI powszechne z czatem GPT tylko? To ja tutaj, bo Maciek dużo tematów dotknął, to ja wam opowiem historię ciekawą, bo AI i taka nowa generacja GPT-3, no to już jest ponad 3 lata, tak? Jakby właśnie ja ten pierwszy post na temat AI napisałem ponad 3 lata temu, ale potem właśnie powoli się to rozwijało. Część osób zobaczyła tą technologię i zobaczyła potencjał w wielu różnych narzędziach i na przykład GPT-3 no, współpracuje z wieloma firmami, które wykorzystują, ich model biznesowy na początku był taki, że udostępniają tą bazę zewnętrznym podmiotom, które na podstawie tej bazy rozwijają swoje narzędzia, czyli na przykład Jasper, czyli CopyAI, no i wiele innych narzędzi, które tworzyło różne rozwiązania bazujące na GPT-3. I teraz Sam Altman opowiadał, czyli prezes AI, OpenAI, opowiadał, że oni próbowali te firmy kooperujące od jakiegoś dłuższego czasu przekonać, żeby wprowadziły do swojej opcji czat, żeby można było po prostu rozmawiać, nie? z AI. I żadna z tych firm nie była przekonana, że to jest dobre rozwiązanie. Nie? I teraz oni wszyscy się dziwili, że zobaczcie, jest taka technologia, robimy kosmiczne rzeczy, a świat tego jeszcze nie widzi. Nie? W sensie, wiecie, bo to często jest tak, że czasami potrzeba jednego drobnego elementu, który sprawi, że to domino ruszy. Nie? Więc ten świat nie widział tego wszystkiego, tej rewolucji, jakoś nie przedostawało się to na pierwsze strony gazet, po czym OpenAI stwierdziło, no to oni sami zrobią czat. Nie? Stąd macie czat GPT, nie? Czyli oni sami dali dostęp do tej swojej biblioteki bezpośrednio każdemu użytkownikowi, bo przedtem trzeba było instalować swoje własne inne urządzenia, nie? Żeby móc korzystać z AI. Więc czasami potrzeba takiego impulsu i czasami potrzeba tego pierwszej firmy, która będzie Adidasami, nie? Tym takim, wiecie, synonimem czegoś, żeby dotrzeć szeroko do konsumentów. Więc ja bardziej nie oceniam tego, czy to jest dobrze, czy nie. Po prostu uważam, że bardzo często mamy Ubera, nie? Wiecie, zawsze ci pierwsi byli, nawet była taka swego czasu, mówiło się, powstało słowo uberyzacja, nie? Że po prostu prowadzić pewną rewolucję, więc potrzeba takich pierwszych firm, które robią taką rewolucję, tak samo zresztą na Facebook, tak? I w social mediach potem powstają kolejne, więc ja nie mam wątpliwości, że po prostu dzięki czatowi wszyscy o tym usłyszeli i teraz jest zainteresowanie innymi narzędziami, nie? Stąd ElevenLabs, jeżeli chodzi o głos i dźwięk, stąd Midjourney, jeżeli chodzi o grafikę, ale o grafikę no to tak samo mogę powiedzieć, że i DALL-E 3 i Stable Diffusion też mają olbrzymie rzesze fanów, nie? Więc to są wszystko jakby osobne takie narzędzie, jest masę innych mniejszych, więc tutaj pod tym kątem ja uważam, że dobrze, że nastał ten moment takiego czatu, nie? O którym wszyscy usłyszeli. Ja jeszcze widzę tutaj w międzyczasie, jak mogę się wtrynić. Śmiało. Pytanie na czacie w kontekście regulacji prawnych, to tutaj powiem szczerze, ja personalnie polecam Olę Maciejewicz, Aleksandra Maciejewicz, śledzić ją na LinkedInie, skoro LinkedIn Local, i tam bardzo fajnie znajdziecie najnowsze kwestie analizy w kontekście właśnie tych regulacji w Unii i poza nią. Natomiast w kontekście work-life balance tutaj Ania ma fajne pytanie, kurczę, to tutaj moglibyśmy odpłynąć, czy AI może pomóc w lepszym work-life balance? Nie wiem, no na pewno to zależy personalnie, natomiast jeżeli jest fajna edukacja wykorzystywania tych narzędzi, taki też rozsądek, nie? Bo kurczę, nie wiem, czy się ze mną, Tomek, zgodzisz, chociaż pewnie wiem, że tak, ale no kurczę, ale wbijmy kij w mrowisko, słuchajcie. Tak, no wbijamy kij w mrowisko, że mamy dzisiaj no, tysiące narzędzi, nie? I często widzimy na czy LinkedInie, czy gdziekolwiek no, ekspertów, też fajnych ludzi, którzy przekonują, żeby tam wdrażać tysiące narzędzi, że są takie narzędzia, śrakie, owakie. Często te narzędzia nie mają nawet regulaminu, nie wiesz, co się z tymi danymi dzieje i dlatego my często przekonujemy, żeby jednak na ten moment rewolucji postawić na większych graczach, nie? Bo to jest regulowane, bo tu wiemy, co się dzieje i trochę to tak jak no, z rewolucjami startupowymi. Pojawi się dużo fajnych, małych rozwiązań, które warto testować, którymi warto się bawić, ale dałbym znak zapytania, czy zawsze od razu warto je wdrażać do firmy, nie? Szczególnie na dane... No słuchajcie, to pewnie moglibyśmy z Tomkiem masę takich historii z sal szkoleniowych opowiadać, gdzie ktoś tam bezpruderyjnie wrzuca sobie do czatu GPT dane takie poufne, firmowe, jakby na luzaczka. Sprawdza, co wyjdzie, nie? Tak. Dokładnie tak. Ja rekomenduję w ogóle pójście do działu IT, jeżeli taki macie, żeby z działem IT tutaj sprawdzić, jakie narzędzia możecie używać czy nie, bo mają one różne właśnie regulacje prawne i tutaj większość z firm, którymi my współpracujemy, to właśnie ich działy IT, my na przykład wysyłamy listę różnych AI, a oni robią tabelę i mówią, ok, z tym możemy, z tym nie możemy, to jest zabronione i tak dalej, i tak dalej. Oprócz tego, że oczywiście ja bardzo lubię to porównywać, że to, co się obecnie dzieje na rynku sztucznej inteligencji, to jest dziki zachód. No serio, to jest po prostu dziki zachód, wszystko wszędzie, gdzie się dzieje, na wszystkich frontach miesza się, coś powstaje, coś by, przed chwilą było coś na hypie, teraz już nie jest, nie? Bo aplikacja tam... Barbie ostatnio, tak? Chyba popularna, która zmieniała aplikację, która zmieniała twoje zdjęcie w Barbie albo Kena. To przez chwilę pożyje, potem będzie kolejna, no po prostu jest tego masa i ciężko nawet za tym nadążyć, więc jesteśmy na początku jakiegoś rozwoju olbrzymiego rynku i ta konsolidacja będzie się odbywać, że niektóre startupy będą padać, niektóre będą się łączyć, niektóre będą przejmowane przez jakichś większych graczy, więc to po prostu w tej chwili to nawet tutaj z Maćkiem też jak gadamy, nawet nam, którzy z tym siedzą, to ciężko bardzo nadążyć za tym, a my jesteśmy tylko w jakimś drobnym wycinku, tak, tego olbrzymiego obszaru, bo przecież AI dotyka właściwie każdej sfery. Na przykład ostatnio pokazuję też często na prezentacjach AI prawnicze, nie? Które buduje ci budować argumentację dla jednej strony i teraz wyobraźcie sobie, że macie drugą stronę, która też ma na przykład używa AI do budowania argumentacji prawniczej, nie? I tak naprawdę na końcu spotkają się dwa AI ze sobą, które będą między sobą rozmawiać i wymieniać argumentami, nie? Ale to już te rzeczy powstają, nie? To też ciekawe, chętnie tą spiralę poruszę też dalej. Słuchajcie, moje podejście do tego, czy ChatGPT, bo o tym było pytanie, trochę spopularyzował na pewno AI. Czy to dobrze? Z jednej strony ja uważam, że pewną to daje nam ignorancję odbiorców w tym obszarze, prawda? Ale na koniec dnia, czy każdy musi się na tym znać? Pewnie nie. Dwa, dało też ogromne zainteresowanie jako technologią, jako obszarem technologii, bo chyba nie da się tutaj nazwać jednej. I co za tym idzie, pewnie duże finansowania w firmach, prawda? Bo pewnie to też nie jest bez znaczenia, jak dzisiaj narzędzia są powered by AI. O tym też za chwilę. Słuchajcie, niewątpliwie AI w mojej ocenie, podobnie jak waszych, jest rewolucją, czy zaczyna być rewolucją, tak? która się będzie toczyć bardzo długo, ale niewątpliwie taką rewolucją też było pojawienie się internetu. I czy nie macie takiego wrażenia albo obawy, że internet, który w swoim założeniu udostępnił nam wiedzę całego świata i dostęp do komunikacji na całym świecie, często kończy się na przesyłaniu zdjęć kotków, piesków? I czy nie macie takiego wrażenia, że czasami dzisiaj AI jest wykorzystywane w podobnym, ten ChatGPT, chociażby i te popularne narzędzia, właśnie po to, żeby się nim pobawić i spróbować napisać żart albo wygenerować zdjęcie, które nic nie wniesie do naszego życia? Tomek, powiedz pierwszy, proszę. Ja uważam, że jesteśmy na początku rozwoju tej technologii. Ta technologia jest przez zdecydowaną większość ludzi nierozumiana. W sensie, jak ja zazwyczaj pytam, czy na szkoleniach, czy na konferencjach, nawet sale, kto korzysta z AI, to 70% osób się zgłasza. Jak się pytam, a kto z was umie rozmawiać z AI, to zostaje kilka osób, nie? Tak w sensie z tych 200-300 osób na przykład. I to jest pierwszy problem, tak? Czyli ta technologia jest zbyt niezrozumiała jeszcze w tej chwili dla większości osób, żeby te osoby potrafiły z niej efektywnie korzystać, nie? Bo ludzie po prostu nie potrafią korzystać. To jest zupełnie nowy rodzaj rozmowy właśnie. To jest coś, do czego nie jesteśmy przyzwyczajeni z komputerami, nie? Bo zazwyczaj komputerami dajemy im coś do wykonania, zadanie jednostronne. A tutaj mamy do czynienia z zupełnie inną technologią, z którą musimy zacząć rozmawiać i nawet uczyć się jak z człowiekiem, tak? Rozmawiać. Czyli inny poziom abstrakcji w tej rozmowie jest, tak? Inny poziom abstrakcji, więc ja uważam, że i teraz Wszystkie z tych narzędzi, które powstają i się rozwijają w tej chwili, one wszystkie rozwijają się w kierunku nadania większej kontroli ludziom i sprawienia, że ludzie będą mieli poczucie większej sprawczości przy tych rozmowach. Tak? Czyli w tej chwili taki chat GPT to jest bardzo surowa rozmowa z sztuczną inteligencją, nie? Czyli po prostu musisz umieć promptować, jest ten prompt engineering i tak dalej. Ale przykładowo tutaj wiem, że Maciek jest też fanem Perplexity, czyli jest taka wersja powiedzmy czatu GPT, ale już trochę bardziej przyjazna, z wbudowanymi elementami, które z automatu powodują, że AI rozumie, że na przykład ma zadawać ci pytania i ma stać się rozmówcą. To jest coś, co spokojnie jesteś w stanie zrobić normalnie w czacie GPT. Po prostu jeżeli rozumiesz jak pisać prompt i tak dalej, to spokojnie możesz to zadać, ale oni już Perplexity zrobili to jakby w backendzie, nie? W sensie wbudowali kilka elementów, że ty nie musisz być tym ekspertem od AI, że rozumiesz, że kurde musisz wiedzieć, żeby pamiętać, żeby to wpisać i tamto i siamto, żeby dać odpowiedź. Oni już to wszystko wbudowali. Tak samo. Czyli budują kontekst tego promptu twojego, tak? Tak. Nawet teraz, słuchajcie, jeżeli macie w najnowszej wersji czatu GPT-4 wersję, możecie odpalić DALL-E i generować obrazy tam. To teraz ciekawostka, nie wiem, czy nie widziałem, żeby ludzie o tym pisali, ja ciągle myślę sobie o tym, że niedługo o tym napiszę, że tam jak wpisujecie teraz prompt do wygenerowania grafiki przez czat GPT, to on zmienia ten prompt w ogóle. To jest tak, że ty piszesz obraz, nie? W sensie co chcesz wygenerować, a on ma wbudowany mechanizm. Tak, Maćku? Nie, 4 rodzaje, nawet na 4 różne wersje. No prompt. Dokładnie, na 4 różne, ale właśnie on jeszcze zmienia twój opis, żeby był jeszcze lepszy z automatu, czyli tak. On nie bazuje 1 do 1 na tym, że ty jesteś ekspertem od promptów i rozumiesz, jakie opisy mają być. Tam jest wbudowany mechanizm pośredni, gdzie AI patrzy na to, co najprawdopodobniej miałeś na myśli i ci to poprawia. I teraz wiecie, to ma swoje plusy i minusy. Ja jako ekspert od Midjourney, który jest trudną rzeczą do promptowania i tam jest wiele rzeczy, żeby się nauczyć. Więc ja umiem i mogę wiedzieć, że mogę sobie założyć, że AI jednak nie zrozumiało tego, co ja chciałem zrobić, nie? I mam większą kontrolę i rozumiem. Ale dla przeciętnego człowieka, dla 99% ludzi, im takie rozwiązanie, które daje DALL-E, że w chat GPT w wersji DALL-E jest super, no bo ono po prostu zakłada, że okej, ty chciałeś to i to, najprawdopodobniej nie wiesz, nie znasz, że za stylem Pixar jeszcze powinieneś dopisać kilka innych rzeczy, że jak chcesz rysunek, to powinieneś napisać, że ołówkiem i tak dalej, nie? Więc on Czyli wszystko... tłumaczy jeszcze na maszynowy język twój ludzki przekaz, jeszcze bardziej, tak? Tak, on sprawia, że będzie to prostsze i moim zdaniem właśnie wszystkie te narzędzia, my jesteśmy na takim etapie przejściowym, czyli odpowiadając na twoje pytanie, uważam, że w tej chwili tak jest, dlatego że nie mamy ani narzędzi, które dają nam tą możliwość, tylko eksperci, tacy trochę jak ja i Maciek, jesteśmy w stanie robić tam bardzo skomplikowane rzeczy i musisz wiedzieć, czym jest prompt engineering, wiele różnych mechanizmów znać, żeby wyciągnąć z tego maksa. Więc to jest trudne i będą pojawiały się właśnie narzędzia, które będą upraszczały ten element, nie? Będą sprawiały, że masz 3 kliki i trochę interfejs bardziej graficzny niż po prostu takie pisanie prompt inżynierowe, nie? Więc stąd uważam, że jesteśmy w takim okresie przejściowym. Mhm. Tak. Maciek, jak ty uważasz w tej kwestii? Bardzo podobnie. Ja tak w międzyczasie zerkam też na czata i tu padło tutaj do nas pytanie o jakieś prompty. To niedobre pytanie do niedobrych osób, w sensie świetne pytania, ale do niewłaściwych osób, bo nasze prompty z Tomkiem to często mają po kilka stron A4 i robimy tam cuda, symulacje i tak dalej. Natomiast też wydaje mi się, że jesteśmy w takim okresie przejściowym, gdzie coraz więcej będzie pojawiać się narzędzi, które będą wyciskać troszkę mniej, ale to i tak będzie zaspokajać większość. Nie? W sensie, słuchajcie, bo wy mi zniknęliście, widzicie. Co masz, nie, jesteśmy. Co masz na myśli, powiedz? Dobra, nie, w tym sensie, że będzie lepszy user interface, tak? Mhm. Że że ten prompt design, prompt crafting czy prompt engineering będzie mniej potrzebny, no bo to jest tak jak Tomek powiedział, nie? No, nie każdemu chce się tego uczyć, to nie jest trudne, nie? Umówmy się, to jest pewna logika, pewne zasady, przy Midjourneyu to jest trudniejsze, przy LLM-a w kontekście czatu jest to troszkę łatwiejsze, bo w kontekście takiego Midjourneya to jest nie tylko kwestia przecież rozumienia struktury prompta elementów, ale to co Tomek poruszył, że ty musisz znać style graficzne, filmowe, fotograficzne, więc to będzie fenomenalne narzędzie dla kogoś, kto już nim jest. Nie? Oczywiście już dopowiadając sobie, bo my to jesteśmy freakami, no to jak tej wiedzy nie masz, to możesz sobie w czacie ją dokształcić, no dobra, ale to już wiadomo, kto tak zrobi, no to tylko my jakieś freaki. Natomiast generalnie wydaje mi się również, że coraz większy nacisk będzie kładziony na user interface. Nie? To, co Tomek powiedział w kontekście, popatrzcie nawet na czata. No czat, jak go udostępniono nam w podstrzechy, no on dalej jest brzydki, w sensie ja tak personalnie uważam, ale no był jeszcze brzydszy. Teraz już są dodane jakieś prostsze rzeczy, te podpowiedzi, mamy coraz więcej możliwości, custom instructions, no spoko, coś tam się dzieje, już nie mówię o playgroundzie, do którego raczej nikt nie dotknie, w sensie większość ludzi, więc wydaje mi się, że to jest trochę tak jak dzisiaj. Wiecie, Google w tym roku ma 25 lat. No umówmy się, że poza jakimiś tam analitykami, poza dziennikarzami, operatorów w Google raczej nikt nie używa, nie? A ma 25 lat. Jeden input wystarcza, tak? No to wydaje mi się, że tutaj w kontekście tych narzędzi będzie podobnie, że tak jakby jak ktoś będzie chciał wycisnąć dużo, dużo więcej i co ważne, to też Tomek to poruszył, nie nazywając tego w ten sposób, będzie chciał mieć kontrolę. W sensie, że ja będę chciał wiedzieć, co mi się wytworzy, mieć w każdym momencie kontrolę, bo pamiętajcie, że te często nakładki user interfejsowe, przekładki, checkboxy, no nie do końca dają ci kontrolę, a jak ktoś będzie chciał mieć tą kontrolę, to będzie musiał, w cudzysłowie, prawdopodobnie to się może zmienić. No, my też nie mówimy tutaj nic z jakąś pewnością, bo przecież nie wiemy, ale przynajmniej jakieś te podstawy prompt craftingu, prompt designu ogarniać, nie? Ale w mojej opinii, to już też jawnie o tym mówię, to jest trochę moje przekonanie, nie podparte jeszcze badaniami, bo nikt takich badań nie robił. Także tutaj, kurczę, może byśmy jakieś takie fajne badania zrobili, ale prompt design, tworzenie promptów jest oparte, wiecie, o logice takiej precyzji. No i kurczę, jak my się tego nauczymy, siłą rzeczy to się przeniesie na naszą komunikację międzyludzką i może będzie mniej konfliktów i tak dalej. Podam wam przykład. Miałem konsulting z jednym z prezesów potężnych firm, i tam jak oszczędzić sobie czas. Akurat w jednym z tych spotkań rozmawialiśmy o spotkaniach, więc poleciłem mu, wypróbuj sobie jedno i drugie narzędzie, czyli Fireflies i Whispers, które będzie ci bardziej pasować. I on mi później mówi po kilku dniach, Maciek, ja zmieniłem mój sposób komunikacji z pracownikami podczas spotkań, które się nagrywają. Dlaczego? Bo teraz świadomie mówię, Karolu, twoim zadaniem na kolejne spotkanie będzie to, to i to, bo on wie, że to się nagrywa. Jak powie to bardziej precyzyjnie, to bardziej model precyzyjnie to skuma, ale i Karol to bardziej precyzyjnie skuma. Nie? Wiecie, to już jest takie trochę... Nie ma niedomówień. Może abstrakcji, tak, ale jest bardziej tak jakby... Ta komunikacja jest bardziej precyzyjna na linii człowiek-człowiek, nie po to, że my chcemy, żeby była bardziej precyzyjna, tylko po to, żeby AI bardziej nas zrozumiały, ale z drugiej strony, skoro w sumie AI nas lepiej zrozumiał, to my też się lepiej zrozumiemy. Nie? To, no może idealistycznie, wiecie, na to patrzę, ale długa droga była jeszcze przed nami, prawda? Jeszcze raz? Jak myślicie, długa droga przed nami jeszcze, żeby do tego dojść, czy to się dzieje w takim błyskawicznym tempie, że jutro się możemy obudzić z takimi interfejsami? O, wiadomo, długa. No w sensie, że to się wszystko dzieje bardzo powoli i wiecie, to będzie się rozwijało latami, bo to jest zupełnie nowa dziedzina i wszyscy eksperymentują z tym. Jeszcze warto spojrzeć, co się dzieje właśnie w Stable Diffusion, który jest modelem otwartym i tam po prostu cały świat eksperymentuje na różne sposoby. Zobaczymy, co zrobi na pewno Midjourney w tej chwili, które pracuje nad aplikacją, która nie będzie na Discordzie, czyli będzie po prostu normalną apką. To też może być rewolucja. Więc według mnie długi czas przed nami, ale nawiążę do tego, do czego Maciek, o czym Maciek powiedział, bo to jest bardzo ciekawe. Ja też jestem tego zdania, że AI na przykład mnie nauczyło lepszej komunikacji międzyludzkiej, w sensie takim, że rozumiejąc jak AI nie rozumie mnie, w sensie dlaczego mnie nie rozumie, to ja jestem zdecydowanie bardziej otwarty, znaczy otwarty i taki zdecydowanie inaczej zacząłem się komunikować z ludźmi, wiedząc czego oni mogą nie rozumieć, dlaczego jak ważne jest wytłumaczenie im każdego niuansu, bo tak samo AI nie rozumie, jeżeli powiesz mu tylko w skrócie przygotuj mi kampanię reklamową i napisz 3 posty, nie? W sensie... Rysowaną ołówkiem teraz do ale co, ale dlaczego, ale po co, w sensie jakie są założenia i tak dalej, nie? I jak napiszesz je skrótowo w 3, co jest standardem w naszej branży marketingowej, nie? W sensie tak ludzie, wciąż 90, może nie 90, no powiedzmy 70% klientów to się komunikuje w ten sposób, że nie ma czasu, żeby nam, agencjom, dokładnie wytłumaczyć, jakie jest zadanie, po czym my przygotowujemy coś, jest nieporozumienie, wszyscy się kłócą, w sensie są nieszczęśliwi i nikt nie wie, z czego to wynika. Znaczy my często wiemy, ale klient jakby często nie rozumie do końca, że potrzebujemy tych informacji, nie? No i tak samo ja to widzę, kiedy rozmawiam z AI, jak ważne jest jednak podanie wszystkich informacji, bo bez tego to AI nie generuje odpowiedniej treści. A większość ludzi dlatego porzuca rozmowę z AI, bo właśnie zadała jakieś proste pytanie, a to nie jest to, co chciałem. Nie? No ale skąd AI ma wiedzieć, co dokładnie chciałeś, jeżeli nie wytłumaczyłeś, nie wytłumaczyłaś tego, co chce. Więc ja się zgadzam z Maćkiem w 100%, że w ogóle AI może nauczyć ludzi trochę lepszej komunikacji. Ja tutaj nie wierzę, że zmieni zupełnie, tak, ale że ludzie częściowo zaczną trochę bardziej zwracać uwagę na różne aspekty i niech to się dzieje chociażby tak jak Maciek mówił, że trochę przy okazji, że ja rozmawiając, ja też mam AI włączone. Z kolei jak mam lekcje angielskiego online'owe i też, Maćku, dokładnie zacząłem mówić, że jak jest nowe słówko, to mówię o, nowe słówko, w sensie, żeby potem jak zrobię podsumuj mi lekcję, to on wyłapie jakich nowych słówek się nauczyłem, to bach, masz z automatu, a nie muszę wypisywać, nie? Bo czyli można powiedzieć, że AI jest trochę jak mąż, niczego sam się nie domyśli po prostu. Trochę z kontekstu się domyśla, trochę, czyli jest trochę lepszy jak mąż. No. Coraz lepiej, no my też się rozwijamy generalnie, więc tak, jest coraz lepiej w tym obszarze także. Słuchajcie moi drodzy, bo opowiedzieliśmy sobie trochę o takiej części przyszłościowej, trochę teoretycznej, jak do tego podejść i tak dalej, ale jeżeli mówimy o hypie, którego zgodziliśmy się, że raczej nie możemy nazwać tego wszystkiego hypem, to chciałem was zapytać o dzisiejszą rzeczywistość i o wasze doświadczenie, o realne wykorzystanie narzędzi, technologii AI-owych w marketingu, sprzedaży, które dzisiaj widzicie, które wdrażają wasi klienci i do czego używają tych rozwiązań. Przepraszam, Maciek, powiedz pierwszy, proszę. Dobra, to wiadomo, że entre zawsze otwierającym drzwi jest ChatGPT, bo to jest na tyle popularne. Natomiast tak, najczęściej, przynajmniej w moim kontekście, to, bo ja podchodzę do tego całościowo, nie? Czyli w sensie, czyli tak jakby od razu chcąc usprawnić ci życie, nie? W jakimś obszarze, tak produktywnościowo i najczęściej to jest jakiś zestaw narzędzi, które na poziomie pracownika najczęściej łączy Make, nie? Czyli takie narzędzia, które dzisiaj widzę i wprowadzam w kontekście klientów, to jest Make, w sensie, który jest łącznikiem jakichś tam narzędzi. No i w kontekście generacji różnego rodzaju tekstów i tutaj zaraz powiem jakich tekstów, no to oczywiście po API będzie to model GPT-4, jeżeli ktoś ma więcej tych zapytań i powiedzmy nie zależy mu tak na tokenach, znaczy więcej i zależy mu na kasie, no to będzie to GPT-3.5, ale tak naprawdę to raczej skrajne przypadki. No i do czego? To zależy, bo nawet w kontekście tego, co Tomek mówił, nauki języka obcego, nie? Też miałem kilka takich zapytań właśnie od szkół językowych, nie? Jak to używać i ja tak sobie wtedy myślę, kurczę, no co mam wam pokazać, jak zrobić symulację w czacie, która w sumie może po części, może nie zastąpić, ale usprawnić życie tym lektorom. Maciek, a zawężając do marketingu i sprzedaży, powiedzmy, no mamy dzisiaj konferencję o marketingu, sprzedaży i employer brandingu, jakbyś powiedział o rozwiązaniach, które właśnie twoi klienci wykorzystują po to, żeby pomóc sobie w marketingu. Rozmawialiśmy o tym, że branża kreatywna miała być ostatnia, a przyszła jako pierwsza. No to jesteśmy jako marketerzy. Powiedz, co powinniśmy dzisiaj robić, wykorzystując AI. Tak, no to generalnie zacząłbym od dwóch narzędzi, o których cały czas tutaj gadamy, czyli czacie i Midjourneyu /DALL-E, bądź Stable Diffusion, do czego jeden do generacji treści marketingowych, opisów sprzedażowych, opisów pod SEO, dwa do generacji grafik do tychże rzeczy. Po prostu nie wychodziłbym na samym początku do innych narzędzi. Dlaczego? Bo to jest to, co Tomek mówił. Najpierw zrozummy, jak to działa, a dopiero później przechodźmy do innych narzędzi, tak? Czyli nie wiem, przygotowanie wstępnej wersji posta na bloga, opisu produktu, opisu całej strategii marketingowej przy założeniu, że tutaj rozumiemy, jak działa, jak projektować prompty i nie robimy tego jednolinikowym promptem, tylko robimy to najlepiej challenge'ującymi się, kurczę, nie chcę tego słowa używać, agentami, ale jak robimy symulację, generalnie najlepiej przy użyciu custom instructions i do tego właśnie generując grafiki. No to jest taka rzecz, bo ja też jestem zwolennikiem minimalizacji ilości narzędzi, nie? Tak jakby to, do czego przekonuję moich klientów, kursantów, to jest jak najmniej narzędzi, ale wyciśnij z nich jak najwięcej, nie? Czyli mówiąc krótko, ChatGPT, Midjourney, a jeżeli mówimy coś więcej, jakieś inne narzędzia, to wszystko połączone Make'em. Tomek, a jak u Ciebie? W czym pomagasz klientom dzisiaj, w rzeczywistości już w marketingu, sprzedaży wykorzystując AI? O, to właśnie, bo chciałem doprecyzować pytanie, które zadałeś, bo na początku zadałeś pytanie, jakich narzędzi klienci używają i tu powiedziałbym, że właśnie nie używają do końca, znaczy próbują, większość próbuje, firmy dopiero się zabierają za to, nie wiedzą do końca jak, nie wiedzą jak się zorganizować wewnątrz. Organizowane są stanowiska w ogóle, wiele firm robi stanowiska od człowieka, od AI, który będzie wdrożeniowcem i tutaj już ja znam wiele firm, które takie stanowiska potworzyły, więc odpowiadając na tą część pytania, tam jest jeszcze sporo chaosu, nie? W sensie wszyscy testują, tak sprawdzają, wiele firm, raczej same firmy jeszcze nie użytkują, a poszczególne osoby i pracownicy sobie coś tam testują, nie? Więc dopiero starają się zorganizować w tym obszarze. Oczywiście uogólniam, ale mówię tak o średniej. A teraz, jeżeli miałbym rekomendować coś, co ja rekomenduję i co uważam, albo gdzie widzę, że firmy faktycznie wykorzystują, no to jest czat, no bo jest prostszy, bo wszyscy go znają i można z nim robić wiele rzeczy, więc czat to jest numer 1. Nie korzystają, z Midjourney próbują, ale Midjourney jest trudne, w sensie to jest naprawdę... Trzeba mieć konto na Discordzie chociażby. Dokładnie, tak. Ale ja pamiętam, słuchajcie, jak ja wszedłem za pierwszym razem, kiedy się uczyłem Midjourney i nie znałem Discorda, bo to było dawno temu i słyszałem o Discordzie, ale no nigdy nie zakładałem. Przez pierwsze 1,5 tygodnia od założenia Discorda, jak zobaczyłem, co się tam dzieje na tym czacie w Midjourney, to mówię, o Boże, w ogóle i wyłączyłem i przez 1,5 tygodnia nie dotykałem tego, nie? To były moje początki w ogóle Midjourney i współpracy z Discordem, więc ja absolutnie rozumiem, że dla osób, które już są jeszcze mniej technologiczne, że to wszystko jest po prostu zbyt przerażające, więc Midjourney, Kosmos, ale w grafice DALL-E to już jest rzecz, którą można naprawdę spokojnie wykorzystywać, a w tej chwili wtyczka do czatu GPT DALL-E, super, to naprawdę jest kosmos. Nie wiem, czy wiecie, bo wiem, że padło pytanie tam wcześniej, co bym rekomendował poza Midjourney do generowania obrazów. Czat GPT-4 w wersji wtyczką DALL-E naprawdę jest kosmos. Wiecie dlaczego? Bo możecie robić coś, czego nie ma w innym AI, czyli rozmawiać o danym obrazie. Czyli możecie zacząć, wygenerował obraz i mówicie już mu, dodaj do tego, co wygenerowałeś coś, albo zmień ten obraz w pewien sposób, tak? W Midjourney są takie opcje, ale to już jest tak zwany inpainting, czyli trzeba pewną część skasować, żeby coś tam włożyć i tak dalej. A tu on jakby rozumie, już trochę coraz lepiej rozumie ten obraz. Ja bym, wiesz, mógł powiedzieć, że tu jest na obrazku Karol ma taki tam t-shirt, a weź mu zamień bluzę po prostu na sukienkę, nie? W sensie i on będzie rozumiał, że może o co chodzi ogólnie w kontekstowo i ty po prostu piszesz trochę jak już do człowieka, tak? Czyli nawet nie musisz zaznaczać tego, że zaznacz bluzę, wytnij, wiesz, tak jak normalnie photoshopowo. Więc polecam wam pobawienie się w DALL-E w czacie GPT, bo to będzie zupełnie inna bajka i inny sposób w ogóle tworzenia, nie? Więc jeżeli chodzi, jeszcze wracając do tego, co klienci używają, ChatGPT, pewnie DALL-E, Midjourney, ale to są branże takie jak gamingowe, na przykład my szkolimy branże gamingowe i takie branże kreatywne, gdzie naprawdę ci ludzie potrzebują tego Midjourney, a jeszcze są firmy, które potrzebują z kolei Stable Diffusion, czyli bardzo już dedykowanej maszyny pod coś konkretnie, gdzie mogą coś zmodyfikować pod siebie albo uczyć ten model swojego stylu albo zmodyfikować go pod swoje zapotrzebowania, ale to już jest taki wyższy poziom jazdy, więc tu myślę, że nie będziemy wchodzić w szczegóły. Ale też to, co jak mogę dodać, to co Tomek fajnie mu powiedział, to jest kwestia komunikacji, nie? W sensie, że w DALL-E rozmawiamy właśnie w przeciwieństwie do Midjourney już z obrazami i zwróćcie uwagę, nie? Czego się możemy spodziewać. Ja mam taką predykcję, że może się nie sprawdzić, ale że pewnie czat właśnie będzie szedł, w sensie mam na myśli ChatGPT, w stronę asystenta, bo dla nas komunikacja jest naturalna, nie? Klikanie, przesuwanie i tak dalej nie do końca jest naturalne. I dlatego pewnie postawiłbym, i zwróćcie uwagę, że my stawiamy z Tomkiem, może się to nie sprawdzić, ale na tych wielkich graczy, nie? Bo to wszystko idzie w tym kierunku i jeszcze na dodatek idzie to w kierunku no, takiego upraszczania, nie? No bo wiesz, Tomek, ja miałem to samo z Midjourneyem, nie? Tak jakby w sensie też wcześniej nie używałem Discorda, totalnie. Odpaliłem sobie tego Discorda, myślę, ja pierdzielę, nic nie kumać. W ogóle nie wiem, co to w ogóle jest. Gdzie to jest? Wiesz, no wiadomo, że to już czasy prehistoryczne, ale też nie... Tak się stary czuje, nie Maciek? Tak stary czujesz. Tak. No, jak nie grasz w gry codziennie, wiesz, to nie masz teamu na Discordzie, to go nie miałeś po prostu. No, tak, a dzisiaj to jest takie proste i człowiek się dziwi, dlaczego to... Wiesz, i sam nie pamięta, jak to mówią, wół jak cielęciem był, nie? Że to samo przechodziliśmy, dlatego też czekam z zatartymi rękoma, jak wreszcie, jeżeli wypuszczą, nie, swoją platformę, bo to przede wszystkim o to chodzi, nie? Że to jest takie... Znaczy, to bardzo ciekawe, co mówicie o tym interfejsie, bo ten czat po prostu staje się takim interfejsem i jak to się mówi bardzo mądrze, best UI is no UI. I chyba to jest ten case, bo byliśmy ostatnio u LinkedIna na konferencji w Londynie, gdzie pokazali swoje rozwiązania AI-owe do Sales Navigatora na przykład. No i niczym innym to nie było, co interfejsem, któremu mówisz po prostu po ludzku, kogo szukasz, kogo chcesz znaleźć, do kogo chcesz dotrzeć, co sprzedajesz, a on po prostu zakładał za ciebie filtry w Sales Navigatorze i po prostu stał się interfejsem, tłumaczem, można takim translatorem powiedzieć, między człowiekiem i naszą niedoskonałością w tłumaczeniu, nieprecyzyjnością versus zrozumienie po prostu, gdzie masz kliknąć de facto, bo to samo osiągałeś kliknięciem. Więc to bardzo ciekawe. Mam jeszcze z drugiej strony chciałem do tego AI-a w firmach podejść, słuchajcie, bo chciałem was zapytać o to, jakie są wasze doświadczenia z klientami, na ile ci klienci po prostu naprawdę rozumieją, że kupują technologię, rozwiązanie i wiedzą, jaki chcą mieć efekt i po co to robią, a na ile kupują, bo właśnie jest to powered by AI. I z drugiej strony tego jeszcze pytania, na ile dostawcy dzisiaj świadomie to wykorzystują, że wszystko jest powered by AI, bo wiedzą, że właśnie firmy mają na to dzisiaj hype. Tomek, jak ty uważasz? To są takie dwie rzeczy. Jedna rzecz to faktycznie wiele firm próbuje dorzucić do wszystkiego AI. Nawet w ogóle definicja sztucznej inteligencji jest trudna, jest wiele tych definicji. Tak naprawdę to jest zbiór algorytmów, które po prostu w tej chwili maszyna uczenia maszynowego i tak dalej doprowadzone jest do takiego stopnia, gdzie możesz już normalnie rozmawiać i masz ten efekt w postaci na przykład czatu GPT, ale w wielu innych narzędziach te różnice, przepraszam was, jesteście ze mną? Bo mam... Jesteśmy. Jesteśmy, okej, dobra. Jesteśmy. Problemy techniczne. Więc wiele firm dodaje tą ikonkę Powered by AI naprawdę wszędzie, gdzie tylko może, bo dla inwestorzy w tej chwili szukają na potęgę po prostu wszędzie, gdzie mogą tylko zainwestować w AI. Nie? Więc po prostu ale to jest ich FOMO takie? Po prostu boją się, że im minie okazja inwestycyjna? W tej chwili jest hype, tak jak kiedyś był hype na mobile, nie? W sensie tak teraz jest na blockchain, tak teraz jest właśnie hype na AI, ale w takim sensie, że do mnie przyszło kilku inwestorów pytając, czy mam jakieś koncepty, ale tylko AI, tak? W sensie wszystko wrzucają na AI, nie? Więc pod tym kątem budowania wartości firmy, no to po prostu jak dodasz tylko AI, to już otwiera to mnóstwo drzwi, co powoduje, że bardzo łatwo można coś przepalić albo wrąbać się właśnie, bo jest mnóstwo takich startupów, które ja co chwilę widzę nowe oprogramowanie AI, wchodzę i mówię, kurde, no jest tak niszowa sprawa, tak niewiele osób może być zainteresowanych tym produktem, albo on może być częścią jakiegoś większego, naprawdę dużo większego produktu na razie, ale samo w sobie, że ja teraz będę płacił za kolejny jakiś tam produkt, kolejne $10, to bym mógł stracić, wiesz, w tej chwili już pewnie ileś tysięcy dolarów, mieć 100 takich AI różnych i każdy robi tam osobną rzecz, nie? Więc pod kątem, myślę, że pod kątem takim inwestycyjnym to tutaj na to jest hype. Pod kątem jak szukają organizacje, ja myślę, że część firm widzi, i to powiem o moich klientach, że widzi, że za chwilę będą mieli rozwiązania na swoje problemy, więc oni już wolą w tej chwili pracować nad tym, tak? Czyli że uczyć się, być w pogotowiu, widzą, że rozwiązania, które są obecnie na horyzoncie, one rozwiązują 90% ich problemów, jeszcze nie 100%, ale wolą już teraz wejść, bo wiedzą, że ten proces i tak będzie trwał, tak? Zanim nauczą organizację, zanim ich ludzie się nauczą różnych rzeczy, to minie trochę czasu, a w międzyczasie najprawdopodobniej jakiś problem zostanie rozwiązany, nie? Czyli podam case, ElevenLabs, nie wiem czy kojarzycie, dosłownie tam chyba tydzień temu wprowadził dubbing, nie? Coś, na co w ogóle pół świata czekało, nie? Czyli wiecie, będziecie mieli za chwilę, każdy film na YouTubie będzie z automatu zdubbingowany. I oczywiście ktoś może opowiedzieć, no Tomek, no ale przecież napisy już dawno było w wielu filmach, jasne, ale na całym świecie, to Polska uwielbia napisy, nie? Cały świat żyje dubbingiem, jeżeli coś nie jest dubbingowane, to przeskoczenie na napisy jest o wiele, wiele trudniejsze, nie? Czyli za chwilę będziemy mieli opcję, że właściwie bariery językowe znikną, no bo AI będzie w stanie dubbingować wszystko, nie? A będą inne systemy, które jeszcze lip-syncing będą poprawiały się i tak dalej, więc właśnie... Jeszcze w oryginalnym języku, prawda? W sensie dokładnie, za chwilę będziesz oglądał nowego Bonda po japońsku i oni wszyscy będą ładnie mówić również, wiesz, tam ustami po japońsku, więc... I to jeszcze głosem Craiga po prostu, a nie... Dokładnie, nie? I ja znam firmy, które czekały tylko na to, na ten element dubbingu, kiedy się pojawi i one już są zainteresowane śledzeniem, przygotowywaniem się, bo dla ich branży to będzie absolutna rewolucja, nie? I tak jest na wielu obszarach, czyli że firmy często już wchodzą w to AI, nawet nie wiedząc jeszcze do końca jak zastosują, ale wiedzą, że za chwilę coś się pojawi, więc wolą już być w tym procesie zmiany, przygotowywania się do zmiany, niż czekanie, że okej, dobra, teraz w końcu dojdzie do takiego momentu, że będzie takie AI, które generuje takie na przykład finalne obrazy, które im się przydadzą, ale już będzie trochę za późno, bo konkurencja będzie dużo przed nimi. Nie? Mhm. Maciek, a jak ty uważasz, czy firmy dzisiaj rozumieją, po co korzystają z AI i czy kupują wszystko, co jest powered by AI i czy z drugiej strony właśnie dostawcy też wykorzystują to cynicznie i tak się nazywają? Wiesz co, wszystko po trochu i to zależy. No i odpowiem ci jak typowy konsultant. Ale wiesz co, to zależy, bo w kontekście, nie wiem, świata startupów, no to wiadomo, że dzisiaj łatkę jajową, nawet jak ktoś nie ma, to sobie przykleja. Ja nie raz i nie dwa miałem takie spotkania, gdzie ktoś mnie spytał wprost, że Maciek, jak możemy zrobić tak, żeby przykleić sobie łatkę jaja, ale tak serio tego nie wdrażać, nie? Kropka. To jest raz. Dwa, w kontekście tego też, co mówił Tomek, dokładnie tak, są dwie ścieżki testowania. Popatrzmy sobie na branżę szkoleniową, na przykład, nie wiem, kursów online. Nie? Dzisiaj jak chciałeś wyjść, zrobiłeś sobie kurs online, chciałeś wyjść global, a twój angielski powiedzmy, no troszkę nie do końca, no to problem, nie? No dzisiaj ElevenLabs z HeyGenem nie jest to idealne, to jest też to, co Tomek mówił, no nie jest to idealne, tak? Ale jeżeli nie jesteśmy jakimś, powiedzmy, ogromną korporacją, która no już sprawdza perfekcyjnie, że to musi, albo inaczej, jeżeli nie jesteśmy Hollywoodem, umówmy się, no to przecież nawet z takimi niedociągnięciami, że gdzieś tam to tłumaczenie, no gdzieś tam się rąbnęło, no ale przecież człowiek też się rąbnie, pewnie z większą prawdopodobieństwem niż ten AI, no to można to wypuszczać i można tą konkurencję trochę prześcignąć, no bo wyobraź sobie, że masz, nie wiem, platformę szkoleniową, na której masz tak jakby rzeczy, które nagrali ci trenerzy, są twoje i masz to w języku polskim i nagle możesz wejść global do każdego kraju i ci trenerzy z tą swoją charyzmą w ich językach mówią, nie? Więc to, co ja widzę, to jest no to samo co Tomek, nie? W sensie, że firmy testują, często testują wewnętrznie, w sensie boją się jeszcze tego wypuścić na światło dzienne, bo jeżeli tam będzie jakieś niedociągnięcia, nie? Że wydaje mi się, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, że trochę czasem brakuje firmom takiego podejścia startupowego na zasadzie właśnie, że dobra, wypuśćmy to, w międzyczasie będziemy poprawiać, nie? Byleby już wypuścić, sprawdzić. Znany jest ten perfekt po prostu, tak? Proszę? Że done is better than perfect i po prostu spróbujmy. No dokładnie, nie? A zamiast takie czekanie, że to będzie idealne, bo no nigdy nie będzie zadowalające dla nas, nie? Ja jeszcze dodam tutaj jedną rzecz a propos tego, co powiedziałeś, Maćku, że ja jeszcze widzę to, że one chcą, ale nie mają specjalistów u siebie. W sensie mało jest wciąż specjalistów od AI i ci ludzie, którzy u nich się szkolą, no to wiecie... Tu trzeba mieć sporo zapału, żeby się nauczyć rozmawiać z AI i rozumieć. W sensie my pewnie z Maćkiem naturalnie nas ciekawość po prostu zapędziła i nas to fascynuje i chcemy się dowiedzieć więcej, nie? Ale jak człowiek traktuje to trochę jak pracę, na zasadzie dobra, no przyszedł kolejny Microsoft Office, tylko ty w postaci czatu GPT i musisz się tego nauczyć, ktoś ci tu każe, no to ty się tego, tutaj naprawdę trzeba sporo pracy włożyć, żeby zrozumieć właśnie jak rozmawiać z AI, a już w ogóle nie mówię o tym, żeby zrozumieć cały ekosystem wszystkich narzędzi, który jest i jak to wszystko łączyć, to mało jest takich ludzi i ja widzę właśnie jeszcze w wielu organizacjach taki problem, że no nie ma tych specjalistów, nawet u nich w środku, nie? Który mógłby kontrolować proces wdrożenia tego wewnątrz, nie? Czyli że nawet chęci są od strony zarządu albo jakieś tam fajne pomysły, no ale kto to wszystko zrobi, nie? Bo to teraz pomyślmy no tak, sobie... czyli długa droga jeszcze przed nami generalnie. A propos Office'a powiedziałeś to i tej rozmowy o tym, czy AI to tylko ChatGPT, ja już chyba z wami o tym rozmawiałem, ale ostatnio doświadczyłem czegoś niesamowitego w Outlooku, prostego usprawnienia, które no nie rewolucjonizuje mi życia, ale ułatwia. Kiedy korespondowałem z klientem o miejscu i dacie spotkania i doszliśmy do konsensusu i kliknąłem odpowiedź z spotkaniem, to podstawione w miejsce daty i godziny miałem właśnie ten dzień i tę godzinę i to jest po prostu dla mnie malutki, ale game changer, naprawdę to jest coś, co technologia powinna robić, usprawniać nam po prostu takie nawet najdrobniejsze rzeczy, nie tylko wielkie efekty. A propos HeyGena, dużym wiralem okazało się ostatnio wideo Michała Sadowskiego z Brand24, który pokazał tam swoją wypowiedź po nie tylko angielsku, ale hiszpańsku, chińsku, chyba japońsku i tak dalej. No i faktycznie to, co Maciek mówiłeś, że tam nie dość, że jest oddany jego głos, jego mimika, to jeszcze właśnie charyzma i nawet gestykulacja występowała tam w odpowiedni sposób, więc to było naprawdę niesamowite i pewnie nie widząc oryginału na początku, niektórzy nie doszukaliby się tam po prostu tego, że zrobiła to sztuczna inteligencja i nie wiem, czy nasi widzowie zauważyli, kiedy nie rozmawialiśmy naprawdę, a kiedy rozmawiały nasze awatary. Napiszcie na czacie, czy wyłapaliście ten moment. Jak mogę coś dodać, to tutaj w ogóle ogromne propsy dla Michała Sadowskiego. Raz w życiu widziałem osobiście, ale że mamy prezesa fenomenalnej spółki, który promuje AI-a, no to robi ogromną robotę w kontekście właśnie tej edukacji, nie? Pokazuje to i tutaj wydaje mi się, że jakkolwiek to zabrzmi, brakuje nam takich Michałów Sadowskich, nie? Żeby więcej właśnie szefów pokazywało, hej, my to testujemy, trochę dla zabawy, trochę wdrażamy, bo przecież oni to też w swój produkt wdrożyli, ale żeby to, wiesz, żeby to popularyzować w ten sposób, nie? Odczarowywać, no bo jeżeli szef, nie? Firmy fajnej, technologicznej, kojarzonej z technologią, dotyka tego, bawi się tym, a nawet nie tylko bawi, ale wdraża to w swoje produkty, no to więcej firm efektem domina też to zrobi i na pewno będzie to bardziej wiarygodne, aniżeli, nie wiem, no wiesz, my tutaj edukatorzy, szkoleniowcy z Tomkiem będziemy, wiesz, o tym mówić. Mhm. No tak, więc grono eksperckie tylko mówi teraz, a chodzi o to, żeby mówiło jak najwięcej. No tak. Właśnie a propos tej popularyzacji, bo to jest coś, o czym też chciałem porozmawiać, bo jedno to popularyzowanie i właśnie takie postawy jak Michała Sadowskiego, który pokazuje wykorzystanie już przeróżne technologie na swoim profilu, na LinkedInie pokazywał i ten HeyGen po prostu okazał się świetnym wiralem i tutaj naprawdę wyszło to świetnie, natomiast takim przeciwnikiem tej popularyzacji wydaje mi się, że są po prostu mity o AI-u i takie zbiasowanie. Podzieliliśmy się trochę na takie dwa obozy już, no niemal jak w każdej sferze życia, ale jedni marketerzy mówią, że to już jest koniec w ogóle pracy, nie ma nic, wszystko będzie robiło AI, a drudzy mówią tylko AI i w ogóle nie ma przyszłości dla ludzi, którzy w ogóle nic nie będą umieli w AI-u. Powiedzcie proszę, jakie jest wasze zdanie w tym obszarze? Jakie znacie największe mity i takie właśnie bajasy na temat AI, Tomek? Największy mit myślę, że jest jeden, a mianowicie, że sztuczna inteligencja jest inteligentna. Myślę, że to jest największy mit i to jest największe nieporozumienie. Ja myślę, że to jedno słowo robi bardzo dużo złego. Nie? W sensie, bo ludzie oczekują od sztucznej inteligencji właśnie, że będzie inteligentna. No tak jak nazwa wskazuje, tak? Nie chcę powiedzieć, że jest dokładnie odwrotnie, ale ja na przykład ja stworzyłem sobie takie określenie, które staram się popularyzować, a mianowicie ja wolę myśleć o AI jako o sztucznym mózgu, nie? Czyli że to jest po prostu sztuczny mózg, który działa w pewien sposób na podobieństwo ludzkiego mózgu, ale nie jest wcale inteligentne samo w sobie, nie ma swoich emocji, nie ma swoich przekonań czy też właśnie świadomości. I to my musimy sterować tym sztucznym mózgiem i nauczyć się właśnie jak sterować, żeby ewentualnie z tego coś ciekawego wyciągnąć. Nie? Czyli to jest jakby pierwsza rzecz, a mianowicie to mi się wydaje, że jest to takie największe nieporozumienie, nie? Bo to jest ten powód, dla którego ludzie porzucają rozmowę z AI. Nie? O Boże, nie odpowiedział mi, jest głupie jednak. Nie? Jest głupie, jest taka grupa na Facebooku. Daje mi taką wymówkę. Jest taka grupa, przepraszam, po przerwie ci, ChatGPT Polska na Facebooku. I dołączyłem kiedyś do niej na jakieś zaproszenie i tam jest masakra, to znaczy tam każdy wrzuca swój dowód na to, że jaki głupi ten AI, a miał być taki inteligentny, no nie? I tak. No i właśnie to jest, i w ogóle wiecie, jak była ta cała rewolucja, to mnóstwo dziennikarzy tam co chwilę opisywało, tylko wyłapywało, jak się pomylił, jak źle odpowiedział i byli przeszczęśliwi, a wiecie, to jest, ja uważam, że tak robią ludzie, którzy się boją i nie chcą się uczyć czegoś nowego i znajdują argument, o, jednak jest głupie, czyli jednak miałem rację, nie muszę się tego uczyć. Nie? W sensie jak listonosze z Gmailem po prostu. Nie? I porzucam tą drogę. Więc myślę, że to jest taki największy błąd, jeżeli chodzi o w ogóle postrzeganie sztucznej inteligencji. A jakie było drugie pytanie, druga część pytania? Jakie, tam było... Takie zbiasowania widzisz, ja uważam, że przyszłość należy do sztucznej inteligencji, do ludzi, którzy będą pracować ze sztuczną inteligencją. Ja nie uważam, że powinniśmy w tej chwili, wiesz, tak rozkładać, że będziemy mieli wybór pomiędzy sztuczną inteligencją lub człowiekiem. Nie? To generalnie będzie tak, że trochę jak z Office'em Microsoftu, no po prostu nikt nie będzie się ciebie pytał, czy dzisiaj jesteś jakimś buntownikiem i nie korzystasz z Office'u i Excela, bo po prostu masz inną wizję świata. Nie? Po prostu za jakiś czas to będzie normalna sprawa, że tak jak korzystasz z internetu, to korzystasz po prostu z AI-a. Ten AI będzie wszędzie, nie? Bo on będzie za chwilę wbudowany w cały Office. Będziesz miał go w Excelu, będziesz miał go w Wordzie, w Outlooku, bo wejdzie Copilot Microsoftu, ale wszystkie inne narzędzia będą używały w jakimś stopniu większym lub mniejszym AI i taka jak ta trenerka personalna dzisiaj z tego mojego poranka, no po prostu na każdym stanowisku w jakimś stopniu będzie można wykorzystywać AI, więc ja uważam, że to jakby tutaj nie ma wyjścia, a co do tego, czy jest takim naprawdę olbrzymim zagrożeniem, to ja bym to zostawił na zupełnie osobną dyskusję, bo to jest taki ciekawy temat, ale już filozoficzny i trochę dłuższy, nie? I Maćkowi nam tutaj. Tak, Maciek, a jak ty uważasz? Kurczę, to ja bym, Tomek, chciał, żebyśmy sobie tak wszyscy na ten długi temat i dlatego, wiesz, to przedłużymy do 19, co? Nie no, żartuj, ale... Ale to jest mega ciekawe, no, w sensie w kontekście zagrożeń, natomiast w krótkiej perspektywie taki największy, no właśnie mit to jest to, że ona już nam za chwilę, on zabierze pracę, w sensie AI, no nie liczyłbym, bo tak jakby inaczej, ja to zawsze obalam w ten sposób, jak ktoś mówi, że AI za chwilę nam zabierze pracę, czy cokolwiek innego, to bazuje na tym, że ludzie są racjonalni. No gdybyśmy byli racjonalni, to na TikToku byśmy nie oglądali challenge'y, że sobie pilnikiem do paznokci dzieciaki tam zęby piłują, więc no nie do końca chyba jesteśmy tacy super hiperracjonalni, więc bym się tego nie obawiał. Natomiast tutaj podpiszę się totalnie pod tym, co Tomek powiedział, że to stanie się defaultem po prostu, nie? W sensie to jest dokładnie tak jak z Office'em dzisiaj, czy no wiecie, to jest trochę tak jak umawiasz się z kimś na spotkanie i nie wiem, możesz sobie nie zapisać do kalendarza i zmuszać siebie, żeby o tym pamiętać, no możesz, w ogóle twój wolny wybór, nie? Ale chcesz, nie? No i to trochę będzie dokładnie tak samo, nie? Że tak to może wyglądać, natomiast w kontekście biasu to jest mega skomplikowane pytanie, bo w kontekście biasu, ale wiem, że już chyba nie ten będziemy kończyć, więc tak rozmawiajmy. To w kontekście czata na przykład, korzystając, no wiadomo, nie wiem, czy o to ci chodziło w pytaniu, no wiadomo, że on tam gdzieś jest, nie? Natomiast ciekawe będzie, bo patrzcie, jak teraz korzystaliśmy na samym początku i może jeszcze teraz z czata, to powiedzmy, że on się przede wszystkim uczył na danych ludzkich, nie? A jak się właśnie czat gdzieś tam będzie uczył na danych swoich, no to się będzie wszystko, taki jak macie lejek sprzedażowy, to będzie lejek wiedzy, nie? W sensie i no to wtedy może być creepy. Oczywiście po to powstają takie grupy jak, nie wiem, Red Teaming Network w OpenAI-u, pewnie żeby takim sytuacjom zapobiegać, natomiast no tak to może wyglądać. Natomiast jeszcze ostatnia rzecz, tutaj to, do czego zachęcam, żeby wszystkich, żeby niszczyć te biasy, to zeksperymentować, bo nie wiem, czy Tomek się ze mną zgodzisz, najczęściej ci, którzy mówią o tych biasach, to są ludzie, którzy nie dotykali tych narzędzi. Dokładnie, to też trzeba powiedzieć, to najczęściej ci ludzie, którzy w ogóle nie wiedzą, czym jest AI, to właśnie mówią o takich rzeczach, nie? Ale to standard w każdej dziedzinie życia chyba generalnie. No właśnie, bo Maciek, poruszyłeś po części taki temat, który zostawiłem sobie trochę na koniec, a mianowicie mamy coraz więcej rozwiązań do generowania treści. Z drugiej strony jako ludzie jesteśmy przytłoczeni wszystkimi treściami, powstają narzędzie do kondensowania treści, które mamy skonsumować. Co kiedy, tak jak powiedziałeś, AI zacznie tworzyć treści, AI zacznie je nam konsumować i tworzyć, i konsumować, i tworzyć, i doprowadzimy do jakiejś spirali. I gdzie ona nas waszym zdaniem zaprowadzi? Do czego? Co my powinniśmy jako człowiek otrzymywać na koniec dnia z tej spirali właśnie rozmowy AI z AI. Tomek, jak ty to widzisz? Powiedz proszę. A przepraszam, Maciek, przepraszam, bo śmiało. Nie, ja dosłownie jednym zdaniem. W sensie ja to widzę tym, co już powiedziałem, czyli na koniec dnia będzie to asystent głosowy. W sensie będziemy mniej konsumować, będzie nam podawane. W dłuższej perspektywie mogę się totalnie mylić, ale wydaje mi się, że właśnie mniej będziemy konsumować treści, bo będzie ten efekt przejściowy. Szczególnie zwróćcie uwagę, no właśnie w branży marketingowej najczęściej zachłystujemy się technologią, nie do końca jej rozumiejąc, więc generujemy 1000 postów, wiecie, filmiki na YouTubie, jak wygenerowałem 1000 postów blogowych w 30 sekund, to jest hit, nie? No fajnie, tylko że to jest taki trochę garbage, nie? Natomiast to będzie ten efekt przejściowy, że będzie totalna zresztą już jest, nadprodukcja treści, których nikt nie chce czytać, więc koniec końców często są częściowo robione pod algorytmy, częściowo pod ludzi, no ale ludzie no, czasem uważamy, że są tacy lekkomyślni, ale nie do końca, jednak jesteśmy inteligentnym tworem na koniec dnia, więc wydaje mi się, że to będzie taki moment totalnie nadprodukcji, zachłyśnięcia się, ale skończymy na copilocie, w którym ty zadasz pytanie, okej, tutaj też jest mega skomplikowane, na jakiej zasadzie będzie ci podana odpowiedź, czy tutaj będzie ta reklama, będziemy to wykupywać? Nie wiem, nie mam na to odpowiedzi. Natomiast wydaje mi się, że w długiej perspektywie ten asystent to będzie ten Jarvis, nie? Jarvis, czy jak to się czytało w Iron Manie, to jest to, do czego zmierzamy. Tomek, jak ty to widzisz, jaka jest twoja perspektywa? Ja tutaj jeszcze opowiem chwilę o tym efekcie, powiedzmy, kreatywności, bo jeżeli ten model zacznie się uczyć sam na sobie, nie? Na danych, które sam generuje, bo to też o tym możemy porozmawiać, no to tutaj ja już nieraz widziałem, jak ChatGPT, jeżeli próbujesz go nauczyć czegoś jego własnym tworem, tak, coś, co on wyprodukował, i dajesz mu jako to przykład, żeby robił podobne rzeczy, to on się faktycznie zaczyna zapętać, jest coraz mniej kreatywny, nie? I teraz no, możemy sobie wyobrazić, że tą sytuację, że właśnie pojawia się coraz więcej tej treści w internecie wygenerowanych przez AI, przez co na końcu to AI, które jest trenowane na treściach z internetu, staje się po prostu mniej kreatywne. Ja myślę, że tutaj, wiecie, jako ludzkość my znajdziemy rozwiązania na tego typu rzeczy, no bo my, to już widać, więc oni już na pewno pracują nad tym, jak takie rzeczy zabezpieczyć się trochę przed tym, więc to jest pewnie pytanie otwarte, czy to się wydarzy tak, że te AI będą coraz mniej kreatywne, chociaż to się już wydarzyło, bo w czerwcu bardzo dużo osób narzekało na to, że ChatGPT nie oddaje już takiej jakości wyników, jak tam na samym początku, i tutaj oni też są na etapie badania, analizowania właśnie przyczyn i być może jedną z nich jest właśnie to, że oni update'ując po prostu... Czyli ten dataset się po prostu zawężył, waszym zdaniem, tak? Bo po prostu nie sięgał dalej, tylko sam ze sobą i... Nie, że może miał więcej nowych treści, które po prostu już były wygenerowane między innymi przez niego. Ja nie wiem, nie chcę tutaj się wypowiadać, bo ja wiem, czytałem artykuły, które po prostu mówiły o tym, że to jest i że oni się tym zajmują. Nie do końca jakby jest jasne, skąd to wynika. Wiedzą po prostu, że taki element jest, więc ja zakładam, że wiecie, no jako ludzkość będziemy starać się takie rzeczy rozwiązywać i że najprawdopodobniej da się to obejść. Niemniej być może jestem w błędzie i to faktycznie będzie coraz większy problem potem, nie? Czyli że będziemy trzymać te początkowe AI, które były takie surowe, jeszcze bazujące na ludzkich danych, żeby nie było tego efektu, że on się uczy sam od siebie, przez co jest coraz bardziej zawężony, nie? Jako świętą księgę będziemy to trzymać. Tak, ciekawe pytanie i zobaczymy, pewnie trzeba się po prostu, trzeba to obserwować i zobaczyć, jak się to będzie rozwijało, nie? Pytanko, Person of Interest, oglądaliście Impersonalni kiedyś, wiele lat temu, taki serial? Ja chyba nie. Kurczę, to musisz opowiedzieć teraz. Polecam, mega polecam. Nie, to tam jest właśnie o takich dwóch AI-ach, nie? W sensie, kurczę, nie, no bo jak opowiem, to zaspoileruję, ja pierniczę, ale no generalnie, że jest taki dobry AI i zły AI, wiele lat temu, tam Chavizel grał. I to też taki pokazuje właśnie nie katastroficzny, ale fajny kierunek trochę też tego jaja. Kurczę, ale nie chcę nic więcej mówić, bo zaspoileruję. No ja ale jeszcze polecę tylko tu książkę w takim razie, polską, starą książkę już można powiedzieć, Andrzeja Zajdela, Paradyzja. Nie wiem, czy czytaliście, tam powstał komputer, który analizował język ludzki, więc ludzie nauczyli się swojego języku skojarzeniowo-aluzyjnego, nazwanego koalangiem. Naprawdę polecam, bo w dzisiejszych czasach czyta się ją genialnie po prostu. Panowie, ja bardzo wam dziękuję, ale zanim jeszcze skończymy, ja chciałbym, żeby nasi słuchacze i słuchaczki wynieśli jak najwięcej dla siebie takich konkretów, które można powiedzieć hit the ground running i wziąć i dzisiaj z tego skorzystać. Jakbyście mieli dzisiaj powiedzieć i dla naszych słuchaczy i słuchaczek po jednym scenariuszu wykorzystania AI w marketingu czy sprzedaży, to co byście zarekomendowali, od czego powinni zacząć? Tomek, ty jako pierwszy poproszę. Teksty, generowanie w ogóle, wiecie, słowo pisane na milion różnych sposobów, zamiana, uproszczenie, dodanie, rozwinięcie, synonimy, dodaj emotikony moje ulubione, mnóstwo różnych rzeczy, które po prostu ułatwiają ci pracę, no bo na co dzień pracujemy w dużej mierze z tekstem i to nie tylko w marketingu i tutaj naprawdę AI świetnie sobie radzi. A druga rzecz, no to potestujcie generowanie obrazów, bo ja na przykład dzisiaj już w prezentacji PowerPoint od roku nie używałem żadnego innego obrazu niż taki, który sam wygenerowałem, nie? Więc to też absolutnie zmienia życie. Super. Czyli nie stokowe zdjęcia, cały czas ten sam pan siwy z brudką taką, nie? Wszystko sobie robię tak jak chcę. No super. Maciek, a ty jakiś scenariusz dla marketingu lub sprzedaży? Co wy chcecie od stokowego pana z brudką? Powiedzcie. Nie no, żartuję. Ale to tak jednym zdaniem, żeby nie powtarzać za Tomkiem, to symulacje też w czacie GPT. Czyli zrobić sobie promptem czy custom instrukcję, nieważne, symulację osoby, która będzie cię challenge'ować, czyli w kontekście negocjacji czy procesu sprzedażowego. Najfajniej. Taki twój copilot w czacie. Okej, super, bardzo ciekawie. Moi drodzy, to z mojej strony chyba tyle. Jeżeli mamy jakieś pytania na czacie, to jeszcze prosimy, tak widziałem kilka, jakbyśmy mogli. Na pewno padło pytanie o jakąś listę najfajniejszych darmowych AI od Ewy Seweryn. Jakbyście mogli się podzielić, to na pewno wiele osób chętnie coś takiego przyjmie, więc śmiało panowie, jeżeli coś macie. A ja tutaj przejrzę na szybko jeszcze czat. Co ja myślę, że ja tutaj widzę jeszcze jedno fajne pytanie, bo okej, zaraz odpowiem, znaczy czat, to oczywiście wersja 3 jest, 3,5 jest po prostu darmowa i to oczywiście polecamy pewnie z Maćkiem od razu. Cała reszta coraz częściej jest jednak albo skomplikowana, tak jak Stable Diffusion jest darmowe, ale to jest kosmos, nie? Żeby sobie to wdrożyć i wprowadzić, więc to tak na super szybko. Wiele różnych AI ma wersję, na przykład ElevenLabs ma też wersję, chyba tam już nie pamiętam, czy 20 000 znaków, ale czy 20 minut, to w każdym razie tam są do pewnej poziomu jest za darmo, więc warto sobie te rzeczy posprawdzać, ale ja chciałem się odnieść do jednego pytania. Tutaj Agnieszka Pawelec mówi, mniej kreatywne, czy wypalają się tak jak ludzie, którzy tworzą za dużo treści, tak? Czyli tam AI jednak jest bardziej ludzkie, nam się wydaje. Oprócz tego, że ja na serio bardzo dużo widzę podobieństw właśnie z AI-em do ludzkiego mózgu. Nie mówię tutaj, nie zaznaczam, bo z kolei znam oczywiście dużo różnic, ale to jest niesamowite, jak widać pewne elementy, które robią ludzie, jak AI robi to dokładnie to samo, nie? Czyli możesz za bardzo utorować AI, nie? To coś takim klasyczny mechanizm ludzki, czyli ja ci powiem, że słuchaj, właśnie, taki klasyk, nie wyobrażaj sobie różowego słonia, no i ty co robisz, no wyobrażasz sobie różowego słonia, nie? I te rzeczy, które wrzucisz w ten prompt, one mogą zarówno sprawić, że wymyślisz coś fajnego, ale mogą też sprawić, że za bardzo utorują ci na rozwiązanie, nie? I to są takie rzeczy, o których musisz bardzo myśleć, dając AI jakieś zadanie do wykonania. I to jest nieprawdopodobne i AI dokładnie za dużo treści może się okazać, że ono już nie ma wyjścia, nie? No bo po prostu to wszystko sugeruje mu jedną odpowiedź albo tylko kilka odpowiedzi i będzie mu bardzo trudno wyskoczyć z tego kółka, nie? Więc to tak odpowiadając na to pytanie, Agnieszka, to tak właśnie jest, że ja naprawdę wiele razy fascynuję się tym, patrząc na to, jak AI jest podobne do takiego ludzkich zachowań, nie? Sieć neuronowa w końcu, prawda? Sieć neuronowa, dokładnie, nie? Polecam taką książkę w ogóle, którą Bill Gates stwierdził, że jest jego ulubioną książką z 2020 roku, czy 2022, czyli 1000 mózgów w twojej głowie. Ona nie jest łatwa, trzeba trochę znać się na neurobiologii, tak polecam, żeby lepiej ją zrozumieć, ale jakbyście chcieli zrozumieć, jak działa mózg, jak działa AI, to bardzo polecam, nie? Słuchaj, Maciek, do ciebie skieruję to pytanie w takim razie, bo jeszcze znalazłem takie, bo faktycznie w pewnym momencie AI, wojenka AI skierowała się ChatGPT versus Bard. Dzisiaj o Bardzie słyszy się mniej, można sobie z niego skorzystać i bezpłatnie potestować. Słyszy się o nim dużo mniej, na pewno o tym konflikcie i o tym, który zdetronizuje kogo i kto zawładnie światem i tak dalej, ten taki medialny buzz, który był na początku. Jak widzisz, Maciek, przyszłość Barda, powiedz proszę. Ciężkie pytanie. Nie śmiałbym odpowiedzieć, jak widzę przyszłość Barda, natomiast odpowiem dookoła. Dlaczego? Jak już zrozumiemy, jak one działają, i tutaj też Tomek poruszył fajną rzecz, że jak chcemy wycisnąć dużo z tej komunikacji na linii człowiek-maszyna, czyli człowiek-gen AI, fajnie jest mieć wiedzę neurobiologiczną, fajnie jest mieć wiedzę z zakresu językoznawstwa, logiki, statystyki, data science, fajnie, niekoniecznie, żebyśmy tu nie zabrzmieli zaraz przerażająco, nie? Ale fajnie jest mieć, jak chcemy tam poziom wyżej wyjść. Natomiast w kontekście Barda ja zawsze mówię tak, Każde narzędzie jest lepsze w czymś innym. Najbardziej uniwersalnym narzędziem, w sensie w kontekście generacji tekstu, zdecydowanie jest ChatGPT, nie? W sensie model GPT-4, bo jest najbardziej kreatywny, największa próbka danych i tak dalej. Nie? Natomiast zauważyłem na przykład, że zresztą to jest też potwierdzone w publikacjach naukowych, że BART jest taki bardziej w sensie taki bardziej konkretny, jeżeli potrzebujemy czegoś krótkiego, ale takiego twardego, opartego na faktach, to BART może być lepszy, nie? Natomiast no znowu ja jako człowiek, który już tutaj wiecie w tym czacie i prompt i w ogóle, no to sobie to samo ogarnię w czacie, ale no znowu tak jakby mówię tak dla przeciętnego człowieka. Natomiast jaka może być przyszłość? Nie wiem, wydaje mi się, że mogę się mylić, wiadomo, ale że jednak pójdą w kontekst tego, w czym są najlepsi, czyli w kontekst wyszukiwania, w kontekst, nie wygląda na to, żeby aż tak szli w aspekcie asystenta, chociaż no niby już do asystenta Google'a też to jest wrzucone, natomiast wydaje mi się, że bardziej będą to wdrażać w aspekcie tego ich wewnętrznego i komersu. Nie jestem ekspertem od tego, więc tutaj... No chwilę temu Bart miał przewagę taką, że on miał jednak swój browsing, prawda? I faktycznie no, mógł sprawdzić sobie jakąś stronę i ją fajnie streścić, ale chyba dzisiaj ChatGPT radzi sobie z tym równie dobrze. Tak, no czat miał to dużo wcześniej i po prostu musieli... Potem wyłączyli, prawda? I ciężko było faktycznie tak, przez chwilę coś trzymać. Wyłączyli, bo omijał bramki płatności, więc musieli wyłączyć, ale wyłączyli i nie wyłączyli, bo pluginami dalej się dało to robić. Natomiast wizerunkowo fajnie. Tomek, to do ciebie jeszcze jedno trudne pytanie w takim razie. A czy możecie podzielić się jakimiś sprawdzonymi źródłami promptów? Gdzie ich szukać? Super pytanie, chętnie na nie odpowiem. Nie polecam szukać i tu Maciek się ze mną na pewno zgodzi, bo wiem, że mamy to samo podejście. Ja polecam uczyć się rozmawiać z AI, a nie zapamiętywać prompty, bo rzeczywistość będzie taka, że macie tak skomplikowane i różne zapytania, za chwilę ci zabraknie, będziesz szukała kolejnego promptu na jakieś dziwne zapytania, bo akurat masz do połączenia, nie wiem, wiedzę medyczną z czymś tam i tak dalej, i tak dalej. Tych zasad nie jest dużo wcale, to naprawdę jest kilkanaście rzeczy, które trzeba pamiętać w rozmowie z AI, nie? Żeby być precyzyjnym, żeby jasno określić, nadać na przykład rolę, nie? Jasno określić, czego szukamy, nadać kontekstu w ogóle tej całemu zapytaniu, nie? Potem rozmawiać z AI, czyli że nawet jak dostaniesz odpowiedź, czyli zakładać, że on na początku wcale ci zazwyczaj nie powie dobrze i ty musisz, dlatego to się nazywa czat właśnie, a nie zapytanie GPT, tylko czat GPT, że masz rozmawiać, żeby dojść do tego, czego szukasz, nie? I to naprawdę w skrócie powiedziałem wam całą filozofię prompt engineeringu, nie? To naprawdę to nie jest dużo więcej niż to, co powiedziałem. I ja polecam to przetestować, rozumienie tych kilku prostych założeń, niż szukać baz promptów, które gdzieś będziesz kopiować, jak nie znajdziesz tego jednego, które ci odpowiada na kolejne nowe zapytanie, to znowu je będziesz, wiesz, w klinczu, no bo znowu będziesz chciał szukać, czy ktoś ma prompt na generowanie nazw w branży spożywczej cukierków jakieś tam, nie? W sensie, no wiecie, no to będzie absurd. Więc polecam nauczyć się trochę, jak rozmawiać. Jest pełno samouczków, mnóstwo rzeczy w sieci, więc to jest taka właściwa droga według mnie. Panowie, widzę jeszcze jedno pytanie, które wiem, że jak zadam, to ta 19 to będzie pikuś, bo wiem, bo rozmawialiśmy o tym przez chwilę, ale padło, więc je tylko wyświetlę i być może zostawmy jakiś niedosyt i być może umówmy się, że na waszych profilach kiedyś taka odpowiedź na to pytanie padnie. Czy według was powstaną skuteczne chatboty samopomocowe? Coś jak terapeuta. I wiem, że otworzyłem teraz puszkę Pandory. Tak, znaczy ja pierwsze co powiem to Karol, już mam koszt, bo już książkę dodałem, Paradyzja do koszyka w tak zwanym międzyczasie, ale żartuję, znaczy nie, serio dodałem, ale w kontekście terapeuty, wiesz, miałem masę rozmów takich i też taki projekt, który się zacząłem angażować, też zmierza w tym kierunku, natomiast jeszcze kawałek przed nami. Dlaczego? Bo tu wchodzi dużo kwestii etycznych, tutaj wchodzi dużo kwestii takich czysto ludzkich, bo nie trudno byłoby nam zrobić kopię jakiegoś fenomenalnego terapeuty, tak? Ale mieliśmy już, historia zna przypadki, w którym nie AI, bardziej takie automatyzacja, no jak ktoś tam chciał sobie krzywdę zrobić, powiedziała spoko, dajesz, nie? No więc no, znamy takie przypadki, więc czy w przyszłości będziemy takie mieć? No pewnie tak, no patrząc na to, jak to się rozwija, to hej. Natomiast czy w bliskiej przyszłości? Nie wiem, bo jest to bardzo śliski, delikatny temat, ma bardzo dużo zmiennych i no fascynujące, no kurczę, no pewnie tutaj na serio do 19 byśmy siedzieli, ale no jest to, wydaje mi się, że niedługo tak, ale to nie jest tak niedługo, jak nam się wydaje, że za rok, dwa, trzy. Ciekawe. A Tomek, jakiś chatbot? To trochę takie zdanie, że bo po pierwsze są już chatboty terapeutyczne, że to nie jest niedługo, one już są, firmy, które to testują, już jest jakaś uczelnia w Stanach, która właśnie wypuściła, już nie pamiętam, jak on się nazywa, ale chatbot terapeutyczny taki, i też chatboty, są już AI, które analizują, nawet polski startup, już teraz nie pamiętam, ale współfinansowany przez Roberta Lewandowskiego, który z założenia ma wychwytywać negatywne, takie pesymistyczne rozmowy nastolatków w internecie, które świadczą, że ta osoba może mieć problemy emocjonalne lub wręcz jest blisko popełnienia samobójstwa. I to ja byłem na prezentacji tej firmy, przepraszam bardzo, że nie pamiętam, jakby ktoś pamiętał, to proszę wpiszcie tutaj. I oni pokazywali dane swoje, że to można przewidzieć za pomocą AI z naprawdę tam 80-90% prawdopodobieństwem, że ta osoba ma problem, nie? Czyli tutaj ta kwestia rozpoznawania problemu, widać, że bardzo fajnie działa. Teraz to, o czym mówi Maciek, czyli ta druga strona terapeutyczna, czyli wiesz, mamy AI, które może rozpoznać ten problem, i powiem wam kolejną ciekawostkę, są AI, które będzie można wdrożyć w organizację, którą wszystkie wasze slaki, wiecie, kanały komunikacji może śledzić, po to, żeby ewentualnie rozpoznawać problemy w firmie z kolei, nie? Czyli że macie jakiś problem, być może mobbing, być może coś tam. Znowu, tu się wiele pytań otwiera na zasadzie, czy chcecie pracować w takiej organizacji, czy chcecie się godzić na coś takiego. Ja, tak jak Maciek mówi, pewnie moglibyśmy dyskutować bardzo długo na ten temat. Ja akurat uważam, że wiecie, to jest tak jak jeszcze na początkach czatu GPT, ja wiele razy złamałem ten początkowy czat GPT, który udostępnił jej dane absolutnie, których nie powinien udostępniać. To było trudne, ale udało się to zrobić. Dziś już jest to zabezpieczone, w sensie, że nie zrobisz tego, nie? Czyli że jakbym chciał popełnić pewne przestępstwo z czatem GPT, już oni pracują na tym, żeby to się nie wydarzyło. Więc ja uważam, że stosunkowo pewnie niedaleko jesteśmy od tego momentu, kiedy również takie systemy chatbotowe, terapeutyczne zostaną zabezpieczone przed takimi rzeczami typu właśnie idź i rzuć się z mostu, bo tu po prostu szkoda z tobą gadać, nie? Tylko faktycznie będzie pozabezpieczane z różnych stron. A jako ciekawostkę powiem wam, że chyba na pierwszym moim wystąpieniu właśnie w Polsce, kiedy mówiłem o AI pierwszy raz rok temu w grudniu, tam podawałem przykład tego, jak zadałem czatowi GPT, jak pokazywałem pierwszy raz w ogóle firmie ludziom, zobaczcie, jest coś takiego jak czat GPT, możecie zadać im każde pytanie i on wam odpowie. To dziewczyny u nas w firmie rzuciły, zapytaj czat GPT, jak znaleźć bogatego męża. Nie? I słuchajcie, odpowiedź czat GPT, ja to pokazywałem na konferencji, była totalnie jak najlepszego psychologa. W sensie była odpowiedź, że to nie jest właściwa droga szukanie bogatego męża, powinnaś szukać kogoś, kto odpowiada tobie, wiesz, twoją osobowość i tak dalej. Jak czytałeś to, ja mówię, nie wiem, czy ktoś by lepiej napisał, odpowiedział niż czat GPT, jakikolwiek psycholog, bo to było takie połączenie, zbiór najlepszych rad z całego, wiesz, internetu, jakie można by było dać w jednej odpowiedzi, nie? I my sobie czytaliśmy to i mówię, kurde, no po prostu lepiej bym tego nie napisał, nie? Więc ja jednak jestem optymistą w patrzeniu w tym, że dobrze kontrolowany taki chatbot terapeutyczny, który będzie naprawdę przeszkolony, sprawdzony, może pomóc. I znowu, tak samo jak zresztą Maciej kiedyś mówił tam wcześniej przy jakimś odpowiedzi, pytaniu, wiecie, Człowiek też robi błędy i najprawdopodobniej wielu terapeutów powie wam coś, co wcale wam się nie spodoba, albo źle nas nakieruje, albo wcale nie do końca dobrze. I może na końcu okaże się, że ten jednak chatbot jest w tym swoim uśrednieniu lepszy i skuteczniejszy. I na koniec jeszcze jedną rzecz, bo muszę to powiedzieć, a propos terapeutycznych chatbotów. Ja naprawdę wierzę jeszcze w jeden taki obszar, a mianowicie osoby starsze, które potrzebują kogoś do rozmowy. Nie? To jest olbrzymi problem na całym świecie i w Japonii to jest, już się robi bardzo popularne, gdzie AI właśnie ludzie rozmawiają po prostu z chatbotami. Ludzie są samotni z różnych względów, potrzebują drugiego człowieka i myślę, że zarówno oczywiście będzie to wykorzystywane negatywnie, jak teraz jest mnóstwo chatbotów, gdzie możecie sobie umówić się z chłopakiem lub dziewczyną lub płacić tam za rozmowę, o to jest kolejna rzecz, z influencerami, wiecie, znanymi osobami, którym możesz pogadać sobie, za chwilę będziesz mógł gadać z Robertem Lewandowskim, który będzie jego chatbotem, a nie jego prawdziwym nim, nie? Trochę creepy. To jest creepy, ale to się już dzieje i to będzie, nie? Za chwilę. Więc to są te takie negatywne rzeczy, nie? Ale z kolei te pozytywne, czyli na przykład właśnie pomoc starszym osobom, które potrzebują z kimś porozmawiać, to jest super fajne, nie? Więc kurde, jak ze wszystkim, nie? Masz te plusy i minusy i to jest tak. To, co jest też ciekawe w całej sztucznej inteligencji, nie? Czyli żyjemy w naprawdę ciekawych czasach, nie? Tak, jeszcze ja jedno zdanko dosłownie dodając do tego, to co też Tomek poruszył, w sensie różnorodność, nie? Ja też o tym gdzieś niedawno na LinkedInie pisałem. Szczególnie jest to ważne w kontekście tych rozwiązań terapeutycznych, różnorodność danych, nie? Czyli że tu to, co robi ten startup, w który zainwestował Lewandowski, czyli analiza tekstu, sentymentu, ale też prawdopodobnie na koniec dnia będzie analiza emocji w czasie rzeczywistym, mikromimika, fenomenalna polska firma Affectiva, polecam, którzy takie rozwiązania robią przy współpracy z najlepszymi naukowcami i pracami opartymi o Paula Ekmana, jak tam oglądaliście kiedyś Magia Kłamstwa, serial, to właśnie ten człowiek, na którym było to, przy współpracy z kim było to robione, więc gdyby wtedy będziemy mieć tą różnorodność danych, nie? Czyli mikromimikę, analizę sentymentu, może analizę głosu, przecież też już takie rzeczy powstają, to wtedy ten komplet danych i tutaj... Zgodzę się z tym, co powiedział Tomek, jakkolwiek zabrzmi to kontrowersyjnie z naszych ust, ale jest duża doza prawdopodobieństwa, że może będą to polecenia nawet lepsze niż człowieka, bo on będzie więcej danych analizował, których my nawet nie jesteśmy w stanie wyłapać. Nie wiem, czy tak będzie, ale też tutaj w tej kwestii byłbym optymistą. No i ta kwestia właśnie pomocy w sensie samotności, tak jak sobie fenomenalna książka Stulecie Samotnych, tak? Więc no kurczę, patrzmy na to pozytywnie i eksperymentujmy, no po prostu. Wielkie dzięki panowie, ja tu widzę głos sprzeciwu na czacie jeszcze, ale to jest myślę temat na odrębny cały webinar, czy ja nie jeden podcast. Ja chętnie odpowiem. To śmiało, jak najbardziej śmiało, bo faktycznie... Nie, bo jasne, temat... jeżeli macie rozwiązanie innej sytuacji, bo tutaj to jest tak jakby, wiecie, Ania, dzięki za komentarz, że nie uważasz, że rekomendowanie AI do kontaktu ze starszymi osobami było fajne, tylko one nie mają z nikim kontaktu. One bardzo potrzebują po prostu rozmowy z kimkolwiek i nikt nie chce przyjść, nie odwiedza ich, nie mają znajomych, rodziny i krewnych. I teraz dla pomocy psychicznej to może im dać po prostu ukojenie i pomoc. Nie? Oczywiście to znowu to AI musi być kontrolowane, sprawdzone i tak dalej, ale jeżeli nie mamy innego rozwiązania, to dlaczego ewentualnie nie użyć czegoś, co może im dać to ukojenie? Więc tutaj tylko tak odpowiadam. Oczywiście to jest moje zdanie i potem się okaże, że ja i w ogóle jeszcze zrobię coś zupełnie innego i ten, nie? I o czym ewentualnie nie pomyśleliśmy w tej chwili. Dobra, więc okej. Chyba Karol uciekł. Karol chyba nam uciekł. Ale to, to teraz mamy to do 19 ten czas. Nie? No to dobra, czyli okej, przejmujemy salę. Dają mi znaki, wyłączając internet po prostu, więc przepraszam, na koniec mnie tutaj wyrzuciło. Wielkie dzięki jeszcze raz za tą rozmowę. Na pewno ta odpowiedź już tutaj na to pytanie padła. Wątpliwość pewnie pozostaje zawsze po dwóch stronach. Natomiast moi drodzy, tam Widziałem też dzisiaj, Maciek, jeszcze powiedziałeś on na ChatGPT, tutaj Ania napisała jego, jej. Nie wiem, czy wiecie, jakich zaimków używa AI najczęściej. If then. Taki żart. I tym żartem, słuchajcie, możemy zakończyć. Wielkie dzięki jeszcze raz za rozmowę. Naprawdę... W tym AI jeszcze długo ciebie nie doścignie, wiesz? Ja myślę o tych żartach. Testuję ChatGPT na żarty i czasami nie jest źle. Czasami nie jest źle, czasami faktycznie ma poczucie humoru, być może jeszcze niekąśliwe, ale się uczy. Panowie, wielkie dzięki za udział w naszej konferencji. To był trzeci dzień 7. edycji LinkedIn Local Virtual i Pokoje Rozmów. I jeszcze raz wielkie dzięki. Pewnie muszę się do was odezwać z niejednym tematem. Panowie, dziękuję.